Wyobraźmy sobie sytuację, w której naprawdę nikt nie krytykowałby naszych zdjęć, gdybyśmy na przykład robili jakieś zlecenia, jakieś wybiegali gdzieś tam na przykład z aparatem na jakieś różne powiedzmy plenery i wszyscy, którzy oglądaliby te nasze zdjęcia, stwierdziliby na przykład, że po prostu jest to coś fenomenalnego i w takiej sytuacji na pewno mielibyśmy straszną sytuację, jeżeli chodzi o rozwój naszych umiejętności, dlatego, że co, co naprawdę byśmy mogli yy, takiego nowego w tej naszej fotografii zrobić. No nic, bo dlatego, że cały czas tkwilibyśmy w takim przekonaniu, że nasze zdjęcia są wspaniałe, że po prostu już nie da się lepiej. I w tej fotokrytyce, której dzisiaj będziemy brali udział, nie chodzi wcale o to, żeby jakiś tutaj zrobić ferment, żeby komuś naprawdę dopiec czy też sprawić, żeby jego zapatrywanie się na fotografię było, powiedzmy troszkę mniej optymistyczne niż dotychczas miał. Nie właśnie chodzi o to, żeby troszeczkę was motywować do tego, żeby po prostu działać w tej swojej fotografii, żeby się rozwijać i żeby być może właśnie dzięki tej tej krytyce troszeczkę nabrać wiatru w żagle, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy tysiąc zleceń, i po każdym zleceniu ktoś znajduje jedną rzecz, którą możemy w tych naszych zdjęciach poprawić i to jest proste, bo po, po tych tysiącu zleceniach bylibyśmy o niebo lepszymi fotografami niż w momencie, w którym byśmy zaczynali i właśnie dlatego zdecydowałem się po raz kolejny z Wami spotkać żeby zanalizować trochę zdjęć z tej naszej grupy, niezłe zdjęcia na Facebooku, do których się tak licznie zapisujecie, bo już widziałem, że jest tysiąc osób, i właśnie na to, żeby nauczenie tego pierwszego tysiąca, chciałbym, żebyśmy sobie po prostu o tej fotografii porozmawiali. I na pewno na pewno tutaj zaraz przejdziemy do tego. Tylko chciałbym jeszcze do jednej rzeczy przejść, zanim zaczniemy. Nie wiem, dlaczego mi się te niezłe zdjęcia cały czas przestawiają. Aha, rozumiem, dobra. Coś tu miałem na klawiaturze, chyba słuchawki spadły, jak miałem zacząć transmisję i z, z wrażenia tutaj te słuchawki coś wcisnęły i przes, przeskakiwały mi te Wasze zdjęcia przed oczami, ale to może i lepiej, bo już się mogłem. Na szybko z tym zapoznać, przełączę sobie scenę, żebyście widzieli. Jestem na tej naszej grupie, jest zdjęcia. Tutaj jest nas tysiąc osób. Wszyscy wrzucacie, może nie wszyscy, ale widzę, że coraz więcej osób wrzuca zdjęcia. Wejdźmy tutaj w te multimedia i tu mamy taką kolekcję zdjęć, które będziemy za chwilę oceniać. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że postaram się jak najwięcej zdjęć ocenić różnych osób, bo wiem, że niektórzy w takich zestawach je ładują i jest ciężko po prostu omówić każde pojedyncze zdjęcie jednego autora, więc będę się starał przerzucać, jeżeli zobaczę, że jeden autor Powiedzmy, wrzucił tutaj więcej niż, niż jedno. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób też skorzystało, miało taką radę odnośnie swoich zdjęć. I też jeszcze przy okazji zareklamuję drugi kanał Niezłych Aparatów, Niezłe Aparaty Podcast. Zobaczcie, 919 subskrybentów. Czyż to nie jest skandal i szok, że kanał drugi Niezłych Aparatów nie ma nawet tysiąca subskrybentów? Więc myślę, że. Każdy, kto nie subskrybuje tego kanału, powinien przynajmniej się nad tym zastanowić. Tu są rozmowy. To, to nie jest tak, że ja się tutaj promuję na tym kanale, tym drugim. To są rozmowy z innymi fotografami i myślę, że tutaj staram się cały czas dostarczać nowych rozmówców. Są laureaci WordPress Photo, są też inni znani fotografowie. Jest wielu fotografów z takich dziedzin jak fotografia ślubna, fotografia rodzinna, więc to są na pewno sami. Sami praktycy i bardzo dużo cennych rad możecie od nich uzyskać, więc zachęcam, żebyście ten kanał zasubskrybowali i go potem sobie posłuchali, te, te rozmowy, które tam są. A teraz, szybkim krokiem, przejdźmy do tej naszej oceny i zacznijmy może od pierwszego zdjęcia z brzegu. To jest taka fotografia przedstawiająca ujęcie z natury. I e, mówiąc szczerze, ja, ja zwykle właśnie boję się e, takich zdjęć, e, robić takie zdjęcia, e, kiedy jest e, taka, powiedzmy, sytuacja oświetleniowa nie, nie ciekawa za bardzo, bo to jest e, jakiś środek dnia i e, tutaj na tym zdjęciu, e, po pierwsze, to brakuje mi jakiejś takiej większej kontrastowo, kontrastowości. E, być może jest to kwestia matrycy, na której. E, ta fotografia została zrobiona, ewentualnie, na przykład, źle zmierzony balans bieli. Może też tak być czasami z fotografią, że po prostu ta mniejsza kontrastowość w przypadku zdjęć krajobrazowych wynika z braku filtra polaryzacyjnego, i to jest bardzo prosta sprawa. Taki filtr, nie kosztuje wiele można w niego zainwestować i wówczas naprawdę szczegółowość takich zdjęć się bardzo poprawia więc tutaj namawiam autora do skorzystania z takiej opcji plus to że się troszeczkę niebo odcina i troszeczkę też się czyszczą takie takie powiedzmy rzeczy jak, jak tutaj w tle mamy czyli taką, taką jakby giełkę coś coś w tym stylu w każdym razie filtr Polaryzacyjny byłby tutaj bardzo mocno wskazany. No i też oczywiście w przypadku zdjęć krajobrazowych, to jest tak, że robi się takie zdjęcia poglądowe. Czyli na przykład, jak patrzę na, na tę fotografię, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką fotografią, która została zrobiona po to, żeby po prostu zobaczyć jakąś scenę i sobie na przykład zaplanować, że ok, chcę sfotografować dane konkretne miejsce, Mniej więcej ten kadr, bo właśnie taką strategię stosują fotografowie krajobrazowi, że sobie robią właśnie taki scouting, jak to się mówi, i potem na tej podstawie, jak już się na przykład zjawią w trakcie tej, przed właściwie się, zawsze powinno być w trakcie tego wschodu słońca, przed wschodem słońca, to akcja się dzieje bardzo szybko. Pojawia się słońce. Ono gdzieś tam powiedzmy krąży. Też trzeba oczywiście o tym powiedzieć, że warto mieć też ten tor słońca dobrze rozplanowany i też wiedzieć, jak on będzie przebiegał, żeby te kadry sobie odpowiednio przygotować, dlatego że później właśnie jak wchodzi, wchodzi słońce, jest ta scena oświetlona, to to trwa naprawdę krótko i trzeba się naprawdę mocno sprężyć, żeby to zdjęcie dobrze uchwycić. I w związku z tym ja na przykład używam takiej aplikacji, zaraz Wam pokażę, to się nazywa Sunflower. Nie wiem, czy to będzie widać na transmisji, ale w każdym razie ona ma tutaj taką opcję, że, że się namierza, którędy leci słońce w danej przestrzeni, gdzie się tutaj znajdujemy, i sobie na takiej podstawie patrzymy, aha, o tej godzinie będzie tutaj, później będzie tak, i, i na zachód słońca będzie gdzieś w tej pozycji. Więc, więc to bardzo mocno rekomenduję, jeżeli ktoś planuje bardzo mocno wejść w fotografię krajobrazową. No i wracając do tego, do tego zdjęcia, które tutaj jest, to to mi właśnie wygląda na taką próbę z po prostu zapisania sobie w pamięci tego w, no z, jakim, z jakim kadrem będzie tutaj ten fotograf chciał zacząć. Powiem szczerze, no faj, fajne są takie ujęcia, jak na przykład właśnie tak mocno się to drzewo gdzieś tam odcina. Natomiast przez to, że jest przez to, że są te, te kolory powiedzmy takie Dosyć mocno wyraźny, to, to to zdjęcie nie ma takiego waloru oryginalności, bo nie wiem, czy byliście na pierwszym naszym spotkaniu live, ale ja mówiłem wtedy o siedmiu takich, powiedzmy, krokach do oceny, do oceny fotografii i są to właśnie takie jak światło, kompozycja, moment, oczywiście temat, czynnik nowości perspektywa i, i tajemnica i tutaj w, w przypadku w przypadku tego tego zdjęcia jakbyśmy się tutaj mocno jakoś tam przyjrzeli to mm, to nie ma czegoś takiego jak taki właśnie czynnik nowości, nie ma takiego zaskoczenia, które chciałbym odczuwać. Że na przykład jeżeli by była to scena pokryta takim, powiedzmy, śniegiem, na przykład, o tak jak teraz mamy do czynienia, to wówczas mielibyśmy taką sytuację, w której na przykład właśnie ten, ten, ten pierwszy plan... I, i drugi one by się jakoś tam odcinały od siebie poprzez to, że mielibyśmy tutaj na przykład właśnie te, te różne odcienie białości i, i wtedy to jakoś tak fajnie by może by grało, to, to też drzewo by się jakoś tam mocniej odcinało od całej reszty i myślę, że tutaj warto by było też nad perspektywą troszeczkę popracować, żeby no nie było tak, że to, to drzewo jakoś tak mocno się zlewa z tymi innymi drzewami w tle, więc być może jakoś pokrążyć wokół tego drzewa, być może nawet z drugiej strony jakoś tam spróbować. Ale to takich kilka ujęć na temat tego zdjęcia, tutaj jakieś zdjęcie backstage'owe. Z tej wyprawy w góry, więc te, też tego samego autora. Zaraz zobaczę, czy to jest ten sam autor. Tak, to jest ten sam autor. Przejdźmy zatem do, do kolejnego zdjęcia, żeby, tak jak wspominałem, troszeczkę więcej osób zahaczyć dzisiaj z, z tą oceną zdjęć. Zerknę mo, może jeszcze na czat, żeby zobaczyć, jak tam Wam humory dopisują. Czy ktoś już się zdążył obrazić na ocenę, czy jeszcze nie? Chyba nie. Widzę, że. Jakoś tam spokojnie jest na czacie. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak będziecie też widzieli jakieś zdjęcia, być może wasze, być może kolegów, albo ewentualnie co myślicie o tych fotografiach. To, to wtedy jakoś fajniej sobie będziemy analizować. Ja zobaczę, właśnie dlaczego nie, nie odświeża mi się tutaj w telefonie ta transmisja. Nie wiem, czy, czy to dobrze. Czy to dobrze idzie, czy widzicie te zdjęcia? Tak, widzę, że już, że już są zdjęcia na bieżąco. Dobrze, to mamy tutaj takie zdjęcie właściwie wykonane techniką panoramowania. Dobrze, dobrze to wszystko zostało uchwycone. Widzę, że tutaj hmm, chyba była też użyta jakaś stabilizacja albo ewentualnie no nie wydaje mi się, żeby tutaj był statyw użyty, chociaż ja wiem ten, ten ruch jest tak dobrze poprowadzony w każdym razie widzę, że ktoś, kto ma już pewne doświadczenie w tej technice zrobił tę fotografię 130 sekundy to jest mniej więcej właśnie ten, wokół tego czasu się oscyluje jeżeli chodzi o takie zdjęcia panoramowane, to też oczywiście zależy od tego, jaki Jaki powiedzmy ten obiekt poruszający się mamy, z jakim obiektem mamy do czynienia, to, to taki czas się dobiera. Tutaj, tutaj w zasadzie to nie mam jakichś ujęć, jakichś takich um, szczegółowych, um, powiedzmy, obiekcji do, co do tego zdjęcia. Powiedzmy, że może trochę bym zobaczył, czy ewentualnie nie dałoby się. Tego kadru jakoś tak wyprostować, chociaż domyślam się, że to mogło być po prostu tak pod górę zrobione, więc, więc w tym przypadku akurat być może ten, ten kadr jest jakoś tak lepszy. W każdym razie jedźmy, jedźmy tutaj dalej, mamy kolejne ujęcie z jakiegoś pięknego, egzotycznego miejsca i szczerze powiedziawszy, bo tu jest, tu jest taki powiedzmy, takie połączenie kilku różnych tematów, i. I z tego, co na pierwszy rzut oka widać, to, to wydaje mi się, że to jest jakiś taki bardziej krajobraz, w którym mamy człowieka, jakby, który jest takim zawsze fajnym elementem krajobrazu, który dopełnia troszeczkę sytuację. I tu mamy taką, taką kwestię, że tu mamy trójkę ludzi, mniej więcej tak na, na horyzoncie gdzieś tam widocznych, albo to, albo to jest jakiś tam. Paproch, który gdzieś tam wystaje, czy kij, który sprawia wrażenie człowieka, więc jakby to oko, powiedzmy, podąża tą linią, taką prowadzącą po tych śladach do kobiety, i potem, potem po tej linii dzielącej kadr na, na trzy części, to ewentualnie właśnie idziemy do, do tych takich mocnych, do, do mocnego punktu w prawym górnym rogu. Więc, więc to, to jest, tak powiedziałbym, klasycznie skomponowana. Fotografia, natomiast tu można by było pomyśleć troszeczkę nad tym, żeby głowa nie przecinała horyzontu, bo to jest zawsze taka dosyć ważna kwestia, jak mamy człowieka na fotografii: to to, żeby on albo wystawał ponad horyzont głową, albo na przykład powiedzmy gdzieś tam się pod tym horyzontem chował. Więc jeżeli byśmy na przykład właśnie przyjęli taką zasadę fotograficzną, że najgorszym punktem spojrzenia, czyli, czyli mamy ten element oceny perspektywę, czyli najgorszy ten punkt widzenia, który możemy przyjąć na naszej fotografii, to jest ten moment, w którym robimy zdjęcie z, z, z takiego poziomu naszych oczu, czyli na przykład bierzemy aparat i chcemy coś sfotografować, no to zobaczcie, przykładam aparat do oczu, stoję sobie, i robię coś takiego. I to jest moja pierwsza próba i nie szukam, nie szukam innego ujęcia. Czyli na przykład nie kłócnę sobie, nie podniosę tego aparatu, nie wyciągnę sobie ekraniku i nie sp spróbuję z tej takiej perspektywy, z góry, z, z lotu ptaka, tylko po prostu zadowalam się tym, co mam na poziomie oczu. I to jest chyba najgorszy motyw, jaki można na tej swojej fotografii zrobić, że po prostu no, no nie szukam innego ujęcia. Czyli tu mamy, tu podejrzewam autora o to, że po prostu sfotografował tak, jak miał ten aparat gdzieś tam blisko, blisko siebie. I, I to nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest to żadna, tak, tak, taki przytyk, to jest po prostu naturalny odruch, jaki mamy jako fotografowie. I z tym trzeba po prostu jakoś tam walczyć i, i próbować szukać tej, tej innej perspektywy. Być może, być może w przypadku tego autora jest jeszcze, powiedzmy, jakaś tam inna próba, być może ta po prostu wylądowała tak jako takie zdjęcie, którym postanowił się podzielić, i też jeszcze w przypadku takich, powiedzmy, krajobrazów, które one same z siebie są bardzo ciekawe, bardzo fotogeniczne. To jeszcze jest ta kwestia tego nieba, czyli w przypadku każdego krajobrazu, to jest coś, nad czym, z, z, czego, z, z czego właściwie z tego powodu cierpię ostatnimi czasy, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty tydzień, który na Mazurach nie ma po prostu słońca. Nie, są chmury, ale są tak gęste, że nijak to się ma do, do jakiegoś fotogenicznego fotografowania. I w momencie, w którym nie ma chmur, jest, jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli, czyli nic nam się tutaj nie rysuje, żaden detal, żadne, po prostu żadna rzecz, która, która wprowadzałaby jakiś, jakiś ciekawy, graficzny element na, na tym zdjęciu. Czyli w tym momencie, w którym nie ma żadnej chmury, gdzieś tutaj Morze Majaczy, tak troszeczkę, jakaś, jakaś resztka takiej, takiej mniejszej chmury. No to, no to to jest jakby coś, co, co, co tam ewentualnie rodzi nadzieję, że być może w jakiejś tam najbliższej przyszłości coś tam się, coś tam się po, pojawi. To, to jest tak z daleka, to mi wygląda na jakiegoś takiego stratusa, ale to już takiego lekko podmęczonego, więc nic, nic takiego, co by nadawałoby się do, do jakiegoś sfotografowania. No to musimy, musimy tutaj przeboleć, taką sytuację, no bo nie możemy nic za bardzo z tym zrobić, więc tutaj raczej można byłoby się pokusić nie o klasyczny kadr, jeżeli chodzi o kompozycję, właśnie podział powiedzmy na jedną trzecią i dwie trzecie, tylko jeszcze mocniej jakoś tam przyciąć to niebo, bo ono jest nieciekawe, ono nie ma, nie ma żadnych detali i to jest właśnie taka sytuacja, w której tutaj na piasku jest o wiele więcej czytelnych takich elementów, które mogłyby zainteresować widza, więc, więc tu można nagiąć te, te zasady fotograficzne właśnie pod kątem kompozycyjnym. Ok, to, to mamy następną osobę, tutaj widzę, że jakimś długoogniskowym obiektywem obstawiam jakąś 400, nie wiem, zaraz zobaczymy, ogniskowa 426 mm, o, czyli, czyli jakiś, jakoś tam byłem blisko, obiektyw 200-600 mm. No to, to już jest taka, powiedziałbym, bardzo porządna rura do fotografowania dzikiej przyrody. Bardzo fajnie, że, że takim czymś dysponujesz i nie wahasz się tego użyć. Zdjęcie bardzo fajnie skomponowane. Jest właśnie tak, trzeba to podkreślić. Być może ja nie będę miał akurat przy tym zdjęciu jakichś krytycznych uwag, ale, ale może powiem coś Kilka takich rzeczy, które będą też pomocą dla innych osób, które dopiero gdzieś mają z tym do czynienia, że w tym przypadku, kiedy mamy jakiś ruch na zdjęciu, to, to, to właśnie dobrze, kiedy autor zostawia więcej miejsca z tej strony, w którą kieruje się ten obiekt. Także myślę, że to jest, to jest też bardzo fajna sprawa, że, że tak to zostało skadrowane. Nie wiem, czy. Aha, bo to jest 6,3F, czyli domyślam się, że, że jedziesz po prostu na najniższej przysłonie możliwej, która w przypadku, właśnie tego obiektywu, który tu już przeszedł na 426 mm, się zrobiło 6,3, takie coś. No i okej. Okay. 4000 ISO. No nie wiem, no, nie, nie widzę tutaj, żeby to się jakoś tam mocno odbiło na. Na jakości, natomiast w przypadku jakichś, powiedzmy, matryc, które bardziej szumią, to, to pamiętajcie, żeby, żeby ustawić sobie taki, takie blokady tego ISO, ile to można podbić, żeby, żeby nie było jakiejś tam utraty jakości. I też widzę, że autor dodał jakieś informacje takie. Tutaj, naukowe nawet można by było określić, to jest dobrze, żeby właśnie też interesować się tymi tematami, które się uwiecznia, żeby po prostu stawiać się lepszym, lepszym fotografem. Tutaj akurat jest to fajny moment. Pokażę Wam taki podcast. Jest rozmowa z Markiem Waśkielem i Marek właśnie mówił, że, że to, jakimi jesteśmy fotografami, to też determinuje to, jakie mamy. Predyspozycje, czyli na przykład, jeżeli się znamy na czymś, jesteśmy dobrzy tam dobrymi biologami, to i, i znamy się, znamy te zachowania tych, powiedzmy, jakichś tam ptaków czy, czy innych, innych zwierząt, które będziemy fotografować, to, to my się staniemy lepszymi fotografami bo będziemy znali ich zwyczaje i tak dalej, te lokalizacje. Więc, więc tutaj, jeżeli jakimkolwiek tematem się nie będziecie zajmować, to, to polecam wam, żeby zgłębiać wiedzę właśnie z tej dziedziny, Jakby, żeby się też stawać nie tylko dobrym i coraz lepszym fotografem, ale też i specjalistą z danej dziedziny. Więc odsyłam was do tej rozmowy z Markiem na kanale Nisła Aparaty Podcast. Przypominam, że nalegam, żebyście polajkowali ten kanał, bo to, to jest fajna rzecz, taka, która sprawi, że, że będziecie mieli też informacje nie tylko ode mnie, nieszczęśliwego, tutaj prowadzącego, ale i też od właśnie wielu fajnych fotografów, którzy którzy no po prostu się z tymi wszystkimi problemami jakie, jakie mogą czekać na fotografów mierzą i przechodząc do następnego zdjęcia chciałbym tutaj powiedzieć że ta ekspozycja była wyciągana jakaś bo zwróćcie uwagę że przy tych belkach tworzy się takie jakby efekt halo. I zawsze jak coś tam jest tak mocno kombinowane czyli na przykład jest zdjęcie jakieś niedoświetlone, albo coś się tam stara jakoś tam maskami wyciągać, to, to trzeba uważać na, na te krawędzie, bo, bo te krawędzie zdradzają, że coś tutaj może było kombinowane i, i myślę, że to jest taki, taki moment, w którym można po prostu uznać, że dobra, to tam to zdjęcie w zasadzie ono nie jest ciekawe, więc, więc już nie będę go męczył, nie, nie będę go jakoś tam. Szalenie wyciągał, nie wiadomo co z nim robił, bo to, tak szczerze powiedziawszy, nie jest jakaś fotografia, którą ja bym się podzielił, bo też wydaje mi się, że ten kadr tu, tu może i jest jakiś taki potencjał, że, że są te jakieś takie linie, które by można było jakoś tak fajnie geometrycznie wkomponować, bo też pamiętajmy, że tematem zdjęć może być właśnie geometria sama w sobie. I można by było na przykład jakoś, powiedzmy, z prawej strony bardziej obejść, nie wiem, na przykład jakoś może zrezygnować z dodawania w tym kadrze właśnie takich jakichś patyków, jakichś śmieci, bo to wszystko odciąga uwagę od, od tego zdjęcia, ale tutaj w zasadzie to zdjęcie poległo na, na tym pierwszym punkcie, czyli na temacie, bo nie wiem, co jest tematem tego zdjęcia, więc mi jest ciężko je po prostu ocenić. Tu widzę, że było kilka prób pokazania czegoś, i zobaczcie, że też to jest jakaś seria wrzucona, że te zdjęcia, jeżeli już wrzucamy na przykład serię i obrabiamy serię, to starajmy się, żeby one były kolorystycznie spójne. Zobaczcie, że one nie są, bo tutaj są dwa zdjęcia w takim kluczu brązowym, a tutaj już mamy taką sytuację, w której ta dominacja jakiegoś takiego sino-niebieskiego jest na, na tej fotografii, więc warto by było popracować w przypadku tego fotografa tutaj nad może stylem obróbkowym. Przejdźmy jeszcze może do kolejnego ujęcia. I tutaj widzę, że fajny, fajne jest ujęcie z, z jakiegoś rykowiska. Ujęcie jakąś długą też ogniskową, bo tu widzę, że obiektyw 150-600 to rozmycie w tle świadczy, że, że to było gdzieś w tej okolicy 500, może milimetrów, tak bym może jakoś tam strzelał. W każdym razie może to nie jest aż tak mocno istotne. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku tego zdjęcia, po pierwsze, lepiej by wyglądało to, żeby nie było logo autora tutaj pod, pod, tym, pod tym właściwie. To powiem tak, powiem może to brutalne będzie, ale to będzie cytat z pana Tomaszewskiego, że, który mi powiedział właśnie w podcaście, że jak jest logo na zdjęciu, to znaczy, że ta część zdjęcia jest nieważna. Czyli fotograf dodając logo komunikuje, że, że to zdjęcie jest po prostu no, akurat ma jakieś, ma jakieś takie elementy, które nie są istotne, czyli sami sobie tak naprawdę wbijamy nóż w kolano, czy jak to tam się mówi, kiedy dodajemy jakieś elementy graficzne. Więc nie róbmy tego. Być może lepiej dać po prostu mniejsze zdjęcie, dodać ramkę białą i tam na tej ramce zamieścić logo, czy też podpis autora, jeżeli chcemy, żeby to zdjęcie jakoś tam się prezentowało, tak jakby było prezentowane w galerii. Więc to jest taka uwaga jedna, a, a druga jest takiej natury, że w przypadku właśnie takich prześwitujących rogów tutaj z drugiego planu, to troszeczkę psuje ten odbiór tego, tego zwierzęcia na, na pierwszym planie. Czyli być może, ja, ja nie wiem, jak, jak to ta sytuacja wyglądała. Czy to, czy to był taki ultraszybki strzał, i. I zwierzęta gdzieś uciekły, czy, czy ty tam się chowałeś gdzieś i miałeś trochę czasu na fotografowanie? To jeżeli masz trochę więcej czasu na fotografowanie, to poszukaj też takiej perspektywy, która no w przypadku takiego portretu, nazwijmy, zwierzęcia da, da taką możliwość takiego czystszego strzału, żeby jedno Zwierzę na drugie nie nachodziło. Bo oczywiście, jeżeli dajemy, powiedzmy, przymykamy przysłonę i chcemy, żeby było więcej tych zwierząt czytelnych, no to wtedy jest ok, że tam, że tam one tam gdzieś rogi jakieś wystają, czy coś, bo na przykład pokazujemy je w grupie, a tu w kontekście takiego portretowania można byłoby uznać, że. Mm, no, że, jest to, że jest to próba jakiegoś tam portretu. Widzę, że tu jest znowu ten sam autor, więc tak te, tylko na szybko powiem, że tutaj jest przekrzywiony horyzont i, i to też radziłbym, żeby w przypadku zdjęć krajobrazowych pomyśleć troszeczkę nad, nad horyzontem, żeby się horyzont dobrze układał. Tutaj jest w miarę prosto. Tak na, na mój gust jest, natomiast y, znowu ta sama uwaga jest y, bardzo, powiedzmy, czyste niebo, które nie ma żadnych detali, no a tutaj jeszcze ewentualnie y, jest jakiś, jakiś, powiedzmy, taki fragment na dole y, tych, y, tego zdjęcia, która, które sprawia, że można tam okiem coś czytać, więc, więc może tutaj bardziej właśnie ściąć to zdjęcie u góry i, i pokazać nieco więcej tych detali w tej, tym, tym pierwszym planie, chociaż w przypadku to jeszcze wrócę właśnie do tego zdjęcia, w przypadku zdjęć krajobrazowych, no to jednak postarajmy się przynajmniej tak, tak kadrować, żeby na pierwszym planie było coś interesującego. Bo jeżeli na przykład na pierwszym planie nie ma nic interesującego, a na drugim też nie za wiele się dzieje, to wtedy całe zdjęcie po prostu się rozkłada. Tutaj widzę, że jest y, cały czas y, ten sam autor, więc może, może przewinę, żeby, y, żeby też dać innym szansę. Mamy kolejną osobę. Y, tutaj fotografia jest troszkę blada i jeszcze w ogóle ma y, datę na, na tym y, na zdjęciu w prawym y, dolnym rogu. Nie wiem jakim to aparatem było robione, a podejrzewam, że jakimś takim y, no, le, leciwym, o, tak, bo, bo teraz już się chyba takich funkcji. Nie uświadcza w, w aparatach, więc jeżeli dałoby się wyłączyć tę datę, to by było super, to po pierwsze. Po drugie, też fajnie by było mieć jak, jakiś większy kontrast na tym, na tym zdjęciu. Czyli na przykład, jeżeli jest to jakiś taki, powiedzmy, aparat troszeczkę słabszej klasy, czyli na przykład jakiś taki, jak to się mówi po angielsku, point and shoot, czyli, czyli taka, taka małpeczka. To, to postarać się być może zrobić na przykład tak, żeby jak, jakiś taki tryb albo półautomatyczny, że on dobiera czas i jakąś, jakąś taką korektą, żeby on nie doświetlał, albo ewentualnie przejść w ogóle na tryb manualny i tak starać się troszeczkę nie doświetlać, i ewentualnie właśnie w jakiś takich programach wtedy. Podbijać do obróbki jakimś gimpie czy coś. Jeżeli nie chcesz inwestować w jakiś program do profesjonalnej obróbki, to po prostu jakieś takie wyciągać kontrasty. To tak na, to tak na początek, bo, bo oczywiście te, te kwestie tutaj prześwietleń w, w, w sprawie nieba, no to nie będę tutaj na przykład jeszcze Ci radził jakichś takich filtrów połówkowych, bo, bo to nie jest jeszcze ten poziom. Bo, jeżeli masz taki podstawowy aparat, to, to na razie jeszcze zostawmy ten temat i, i będziemy może szerzej o nim mówić w, przy innej okazji. No to, to, to są te zdjęcia właśnie jednego autora. To, to przeskoczmy. Kolejny autor, zdjęcie co my tu mamy? Jakiegoś gospodarstwa. Taki jakiś tutaj, widzę, że budynek szklarniowy, chyba z, z jakąś ciepłownią, coś w tym stylu. I znowu mam, mam wrażenie, że tak troszeczkę przez przypadek jest to sfotografowane czyli, że natrafiłeś na lokalizację, i to super. To, 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 to jest chyba ta uwaga z tej pierwszej, e, pierwszej minuty, w której mówiłem, że dobrze jest. Prowadzić taką dokumentację fotograficzną, czyli takich miejsc, które Cię inspirują, które chciałbyś odwiedzić, i być może, właśnie jako taka, taką pracę domową dla tego autora, to podpowiem taką kwestię, żeby wracać w to samo miejsce, ile razy się da. Czyli maksymalnie, właśnie, jeżeli zauważysz, że na przykład ta szklarnia Cię bardzo mocno inspiruje i czujesz, że tam jest potencjał, to chodź tam na spacery i fotografuj i patrz, jak się zmienia to miejsce w różnych sytuacjach oświetleniowych. Możesz tam wrócić wcześniej rano, możesz pójść na zachód słońca, możesz też oczywiście w środku dnia, jeżeli nie ma innej okazji. Natomiast wtedy, kiedy będzie inna pogoda niż ta, w której sfotografowałeś to pierwszy raz, to zobaczysz, że. że to miejsce wydać się inne. I też namawiałbym cię do tego, żeby powtarzać ten sam kadr. Dobra, zrobiłeś, uznałeś, że to jest najlepszy. Sprawdź jeszcze raz. Ale też poszukaj jakiegoś innego ujęcia. Być może od innej strony ta miejscówka wygląda o wiele lepiej, więc, więc to, bym, to bym ci tutaj poradził. I tak myślę sobie, czy w podcaście jest jakaś taka rozmowa? którą bym mógł polecić odnośnie, odnośnie takiego właśnie fotografowania muszę się chwilę zastanowić być może mi się, być może mi się przypomni to, to wam powiem wtedy który konkretnie odcinek, bo wiem, że coś takiego było o tym, że, że się szuka tego ujęcia w każdym razie o, ostatnio w sumie nawet był taki odcinek z Wiktorem Franco to jest, zaczekajcie, niezłe aparaty podcast, o ten, zasady fotografii, trzeba mieć coś do opowiedzenia. To jest fajny, fajny taki odcinek, w którym właśnie można a propos takiego projektu fotograficznego czegoś się dowiedzieć, że jak się właściwie tworzy zestaw zdjęć i tu może się zdziwicie, że tak jest mało odsłoń, ale... Ten podcast to jest rzecz, którą ja to, to dla, dla niewtajemniczonych prowadzę już kilka lat, ale to było na po prostu prowadzone na platformach podcastowych. I dopiero niedawno pomyślałem sobie, że musi być też kanał fotograficzny na YouTubie, drugi, który będzie pokazywał te podcasty, i dlatego, dlatego tutaj mam ciśnienie, żeby żeby zebrać, zebrać więcej, więcej osób właśnie na tamtym kanale. Także zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali, bo jest dużo fajnych materiałów. W każdym razie wracam do tego miejsca. Widzę, że właśnie ten autor, ten fotograf zrobił, tak jak to tak jak mówiłem, że, że po prostu poeksplorował to miejsce nieco bardziej. I tak jak na przykład, zobaczcie, te takie industrialne elementy, one fajnie wyglądają w czerni i bieli, tak, ten krajobraz troszeczkę mniej, bo, bo widzę, że tu też jest kwestia tego, że to światło nie, nie, nie było w ten dany dzień zbyt fajne, zbyt szałowe. To chyba zdjęcie jest naj, najbardziej takie ciekawe fotograficznie, bo tu jest dużo takich elementów, które, które można czytać, więc być może być może ja bym to określił jako właśnie taką dokumentację tego, gdzie można zrobić sesję i gdzie ten autor się tutaj kręci, to być może właśnie coś sobie zaplanować, coś sobie zaplanować, żeby, żeby coś właśnie fajnego tam stworzyć. I być może właśnie ten podcast z Wiktorem Franco cię natchnie do tego. Przewinąłem, bo tutaj był znowu już ten, ten sam autor. Widzę, że tu jest dużo prób takich Zrobienia jakiegoś krajobrazu, to, to tylko bym na, nastawiał właśnie na to, żeby uważać troszeczkę z takim podziałem na południe. W, w przypadku krajobrazu to też jest horyzont, który się tak jakoś mocno przechyla. Nad tym bym radził popracować. Być może statyw z, z taką kuleczką pomoże. Z taką poziomicą, albo ewentualnie w aparacie poszukać, czy, czy nie ma takiej opcji. I tu też, tu też filtr polaryzacyjny polecam, albo ewentualnie jakiś połówkowy, żeby to niebo jakoś mocniej doświetlić. To znaczy, żeby nie, nie, nie prześwietlać go, bo, bo tam było za jasno. Tutaj jest kolejny autor. Mamy fotografię z plaży. Widzę, że tutaj już, już się zaczyna jakieś takie fajne światło i chyba jest dłuższa ekspozycja. Tak, tak patrzę na ten, patrzę na, na, na tę wodę. Chyba taki jakiś może. Tak, jest chyba filtr ND użyty, bo, bo jest i niebo troszeczkę roz, rozmyte. To nie wiem, obstawiam, że to było. No ile tych, ile tych stopni. No, no, no Na pewno. Nie 10, to jest na pewno nie ten ND1000, tylko może ND6, 8, nie wiem. No to ciężko, ciężko jest ocenić. W każdym, razie, w każdym razie fajnie, że już tutaj coś takiego próbujesz zrobić, żeby, żeby ten ruch wody było widać. Natomiast wydaje mi się, że trochę to mało jest widoczne, o, że, że jest taki stracony potencjał przez to, że jest Taka niska perspektywa. Może na przykład wyżej, jakbyś miał aparat, wtedy ta woda byłaby bardziej widoczna. Ja wiem, że na przykład mo mogło być tak, że uznałeś, że tak na przykład wyżej, jak postawisz, to ten aparat jakoś, jego cień będzie, będzie tutaj w tym kadrze, ale być może dałoby się właśnie tak jakoś wykadrować, żeby, żeby to rozmycie wody było bardziej widoczne, bo jeżeli używamy tych filtrów szarych i chcemy właśnie, żeby, żeby ta woda sprawiała takie właśnie wrażenie rozmytej, no to wówczas lepiej byłoby, żeby ona była w tym kadrze nieco bardziej widoczna. Tu są takie pytania tu są takie pytania o to, czy zobaczę zdjęcia, które przed chwilą były dodane. No nie, bo są te zdjęcia, które są na grupie już wyświetlone i jakbym miał wracać i odświeżać, to wtedy by się cała nasza transmisja posypała, więc, więc to polecam troszeczkę cierpliwości, to wtedy w kolejnej audycji na pewno zahaczę o Twoje zdjęcie. Mam nadzieję, że nie obrazisz się tutaj. Yy, tak, dobra, to te same te same właśnie prośby. Yy, za daleko fotki nie załapią się. Zobaczymy. Yy, zobaczymy, czy się załapiemy. No, może, może się załapiemy, bo, bo tak będziemy starali się może po jednej fotce jednego autora, to, to więcej yy, więcej zdjęć omówimy. Yy, tutaj yy, taka fotografia, yy, próba jakiegoś. Yy, detalu w naturze uchwycenia, ale znaczy, bo to jest sam sobie tam powiedzmy no ciekawy detal, ale w tej fotografii takiej, która pokazuje krajobraz chodzi też o to, żeby jakoś może wykorzystać te elementy, które są w tej naturze jakoś je uporządkować, tak, że na przykład patrzymy na jakieś podobieństwa. Tutaj nie widzę takiej próby z fotografowania czegoś, co jest pokazane właśnie w jakimś kontekście, że, że na przykład to drzewo było takie bardzo jakieś tam pokierszowane przez, przez los, a inne na przykład rośnie jakoś tam super, super prosto i na przykład jest takim książkowym drzewem, albo na przykład to jest krzywe i tamto też jest krzywe, tylko jakoś tam w inny sposób, że to, to ma dziurę w środku, a, a, ta, a tamto może ma na przykład. Jakieś tam zaokrąglone gałęzie na, na zewnątrz, czyli starać się wynajdywać właśnie takie, takie rzeczy, ale patrzeć troszeczkę w tej, tej fotografii e, krajobrazu, e, troszeczkę przymykając przysłonę, bo, bo to zdjęcie jakby no jest ciężkie w ocenie, dlatego że tutaj nie widać, co jest tym tematem. No, ok, może być drzewo, ale drzewo w samo w sobie to. No to jeszcze, żeby chociaż było tak powiedzmy sfotografowane, że nie ma tych takich wszystkich uprzykrzaczy widoku, czyli, czyli tu jakaś gałąź taka, która się nadaje pod sekator i inne takie elementy, które wystają troszeczkę przypadkowo, to to psuje odbiór, bo jeżeli na przykład decydujemy się na fotografię, na której mamy coś takiego powiedzmy, no, że jest że jest tylko jedna rzecz na tej fotografii, to też to wtedy ona musi być na maksa estetyczna. Czyli to całe otoczenie musi być czyste. Tak jak było takie zdjęcie, było drzewo, taki skos i drzewo. To chyba jedno z pierwszych, które dzisiaj zahaczyliśmy i tam też te drzewa tam psuły całą estetykę. I w przypadku takiego kadru, w którym właśnie coś dajemy na środku, no to ta cała reszta musi być taka właśnie estetyczna, jak jakby. Jak kojarzycie być może w, w takich sklepach wielkopowierzchniowych, czasami z meblami, są takie fotografie, które tam się daje na ścianę. Tam ludzie sobie kupują i tam milion osób ma to samo zdjęcie, ale one są zawsze wybierane według takiego klucza estetycznego. One nie są skomplikowane samo, same w sobie, poprzez kadr jakiś taki wysublimowany, natomiast Poprzez tę prostotę one są łatwe też w odbiorze, no i, i się sprawdzają. I tu w przypadku właśnie takich zdjęć krajobrazu, gdzie mamy tylko jeden element, i na przykład nie jest ważne jakieś tam światło, chmury, jakiś tam niesamowity nastrój, coś, coś w tym stylu, tylko mamy właśnie jakieś taki, takie coś jak, jak to drzewo, to by musiało być to tak bardziej estetycznie pokazane, a nie na zasadzie takiego. Nie na zasadzie właśnie takiego zamieszania, jakie tutaj panuje na tej fotografii. Tutaj kilka prób e, takich e, zdjęć. Być może e, takie fotografie by się sprawdziły, gdyby na przykład miała to być jakaś ilustracja do jakiegoś utworu literackiego albo do katalogu lasów państwowych, które na przykład chcą podkreślić to, że na przykład tutaj przy jakimś tam rowie melioracyjnym mamy taką i taką sytuację tak i tak jakieś drzewa usychają i w związku z tym musi być podjęta jakaś akcja i mamy takie fotografie, które są ilustracją, bo same z siebie takie fotografie to nie wiem, czy by poszły tak, żeby bez jakiegoś tam kontekstu kogoś tam zainteresować, tutaj mamy kolejną próbę sfotografowania tym razem mamy sfotografowanego kota Powiem szczerze, że jak na zdjęcie kota to dosyć oryginalne, bo wiecie, że w internecie jest zatrzęsienie zdjęć kotów i mamy te takie słodkie kociaczki, a tutaj jest bardziej, tak powiedziałbym, artystycznie przedstawiony jest ten taki ring, lampa, która oświetla powiedzmy, tego kota z, z, z każdej strony, ale nie na wprost. I on się jakiś taki tutaj ciemny zrobił i no dosyć oryginalny, dosyć oryginalny y, portret. Y, może, może troszeczkę, ja wiem, za mało detali tutaj y, tutaj jednak pod tymi oczami. To tak, to tak robi takie wrażenie, że, że jest to troszeczkę takie, takie dziwne ujęcie, ale, ale samo w sobie nie jest tam jakieś najgorsze. To jest dobra próba. Y, jeszcze być może pokusiłbym się o, o jakieś tam próby, może odbicia jakąś blendą, bo rozumiem, że to może na przykład z asystentem było robione, że, że on tę głowę kota wstawił i trzyma go tam, może z drugiej strony, to może właśnie też, też dałoby się jakoś tak wyciągnąć te, te detale z cienia. No i oczywiście, nie wiem, czy bym nie pomyślał nad tym, żeby żeby troszeczkę ten kadr otworzyć na to, żeby ta lampa cała się znalazła w e, tym kadrze, żeby żeby to było właśnie coś coś w rodzaju takiej świecącej kuli, która tam go oświetla. E, zaraz przejdźmy sobie. Dobra, to mamy tutaj e, to mamy tutaj kolejne zdjęcie tej samej osoby, więc więc to była, domyślam no się, że jakaś tam sesja w takim dosyć ciemnym kluczu zrealizowana. E, no z takimi zdjęciami e, to szczerze powiedziawszy, <laughs> ja bym uważał, bo to, bo to, znaczy ogólnie tak, no, sam, same próby fotografowania z, z takim sztucznym oświetleniem, z jakimiś z tam lampami, no to, no to okej. Okay. Tylko, <laughs> tylko poleciłbym, żeby być może zainteresować się tematem. Podświetlania tła. Bo, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę, że, że tu jest tylko wyłącznie takie punktowe światło na osobę czy też kota, a tło jest takie ciemne. I jeżeli mamy takie fotografie, na których to tło jest niedoświetlone, to ono za każdym razem ma inny kolor. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że to jest ta sama ściana, bo nikt nie, nie podmienił tutaj ściany między jednym ujęciem a drugim, ale ono inaczej wyszło. I to jest właśnie taki duży. Problem tej fotografii studyjnej z użyciem właśnie oświetlenia studyjnego, że to jest no, wyższa szkoła jazdy ogólnie. Kolejna fotografia to jest ujęcie, ujęcie zimowego ogrodu. Troszkę nieszczęśliwie, że tutaj ten kwiat taki jest ścięty u góry. Tu, tu natomiast autor zostawił dużo więcej miejsca. Widzę, że się skoncentrował na ogólnie na tych liściach. Podejrzewam, że gdybyś troszeczkę pokrążył wokół tego kwiata, właśnie, bo rozumiem, że to była taka próba jak gdyby makro, ale, ale to nie jest obiektywem makro zrobione tak na mój chłopski rozum i na jakieś rozeznanie, jakie mam. To, 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 że być może to jest taki obiektyw, który oferuje opcję przybliżenia, ale to nie jest reprodukcja, chyba jeden do jednego. Ale może się mylę, to, 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 to możesz mi w komentarzu wytknąć, że się nie znam i nie nadaję na komentatora zdjęć. No i, i jeżeli na przykład, właśnie byś troszeczkę pokrążył wokół tego tematu, być może tak jakoś na wprost sfotografował. Ten kwiat, który tutaj właśnie zostaje obsypany śniegiem, to być może jakieś takie ujęcie lepsze by się z tego dało wyciągnąć. Nie jest źle, tylko po prostu jak, jak mamy taki główny element na zdjęciu, typu to ten, ten, ten płatek, jakiś tam kwiatka, i on jest ścięty, to, to zaraz się to no, gorzej odbiera. Tu już tego autora też ocenialiśmy. To dosyć ciekawa próba pokazania tego, jak, w jaki sposób degradacja kwiata przebiega. Być może nie próbowałbym tego sfotografować w trybie krajobrazowym, czyli zdjęcia poziomego. Bardziej wydaje mi się, że format portretowy, czyli pion, by się tutaj sprawdził. To można, można zawsze sobie. Tak poszukać, znowu krzywy horyzont. Więc być może to jest kwestia tego typu, że, że no ten no ta, ta, ta funkcja prostowania horyzontu by się, by się tutaj dosyć mocno przydała. To przejadę, bo widzę, że się tutaj dużo tych zdjęć pojawiło. Ten autor też już był, to jedziemy dalej. I tak, i kolejna, kolejna próba, kolejne zdjęcie. Sorki, że tak skaczę, ale tak staram się, żeby, jak, jak widzę, że już był ten autor, to, to, to jednak inne osoby, to mnie nie czujcie, proszę, w komentarzach. Natomiast tutaj jest portret. I zauważcie, że, właśnie tak jak chyba wcześniej przed chwilą powiedziałem, portret ma swój, swój osobny kadr w fotografii, czyli pion. I za każdym razem, jak portret jest w, tej, w tym formacie krajobrazowym fotografowany, to, to tak się zastanawiam, po co? W sensie, czy w, ta osoba jest w jakimś kontekście pokazana? No tutaj nie. Tu mamy tak, że mamy ta, tę osobę po prostu wyizolowaną z tła. Więc myślę, że można byłoby. Spróbować pion, wówczas nie byłoby takiego cięcia, dłoni przede wszystkim. Po drugie, wydaje mi się, że też można byłoby troszeczkę popracować nad takim lokalizowaniem światła, czyli tutaj, od prawej strony, patrząc od modela, czyli po lewej stronie naszego kadru jest widać, że światło tam stamtąd gdzieś gdzieś pada. Więc jeżeli na przykład odwrócilibyśmy tę osobę w kierunku światła, to w oczach ukazałyby się takie bliki i one determinują to, czy mamy do czynienia z udanym portretem czy nie. I czasami jak chce się właśnie troszeczkę powiedzmy tym takim bocznym oświetleniem no, podkreślić, powiedzmy, podbi odizolować tę osobę jakoś tam od tła. No to wtedy, wtedy daje się blendę z przodu, odbija się, i te bliki, które się pojawiają w oczach, one właśnie się wtedy dzięki temu odbiciu tutaj nam ukazują. I w przypadku portretu, najlepiej sprawdza się, jak mamy światło, powiedzmy, tych 45 stopni. Badania na, na, na twarz, ale żeby to jakoś tak mocniej zrozumieć w przypadku portretów, to polecam zrobić taką troszkę taką może fotograficzną woltę, ale sięgnąć po dzieła malarzy, czyli takich portrecistów, dajmy na to szkoła flamandzka, coś sobie takiego pooglądać, żeby zobaczyć jak te osoby portretowane były przedstawiane i zastanowić się, gdzie tu jest umieszczony, oczywiście on jest sztucznie, no bo to, to, to jest namalowane, ale to jest fenomenalne, jak to widać na, na obrazach, skąd to światło pada. I zobaczycie, że jak odkryjecie na jednym portrecie, później na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym, to zacznie wam się tak w głowach pojawiać właśnie ten schemat, który jest używany w fotografii portretowej, znaczy w, w ogólnie w portretowaniu, a to się przekłada jeden na jeden do fotografii, bo fotografowie, przykro mi to stwierdzić, ale my nic nowego nie odkrywamy. My tylko w, w pewien łatwiejszy sposób jesteśmy zdolni zrobić to, co robili przed wiekami, nasi znaczy przed wiekami. No przed, przed tam iluś tam laty malarze, bo ja tam jestem akurat przekonany, że sztuka współczesna teraz to już jest. Lekki dramat, ale, ale właśnie korzystajmy z tych takich wzorców dobrej, dobrej sztuki, bo, bo, to nam da, bo to nam da na pewno fajniejsze rozpoznanie w tym, co, co, co można robić w, w tej naszej fotografii. I, I myślę, że jak sobie będziecie w ten sposób fundowali edukację, to, to, to zobaczycie, że, że te portrety, że wszystko w ogóle, co zaczniecie robić fotograficznie, to to będzie o wiele, o wiele lepsze. Ściany się walą. Aha, piony poziomy to nie jest trudne. Andrzej pisze. Dobra, Kuba nie ma co gnoić takiego zdjęcia. Z każdego zdjęcia można zrobić coś ciekawego, ładnego, nawet śmietniska. No, zgadzam się, zgadzam się, ale to chyba Kuba nie byłeś na początku naszego spotkania, bo ja mówiłem, że nie chcę tutaj ją trzyć, czy, też, czy też tworzyć jakiejś powiedzmy okazji do tego, żeby, żeby ktoś się jakoś źle poczuł. Chcę, żeby ten live był taką okazją do tego, żebyśmy inaczej patrzyli na swoje zdjęcia. Bo to, to nie jest tak, że ja się mam na przykład za jakiegoś mistrza. Cały czas się uczę fotografii i, i po prostu jestem w tym miejscu, bo chcę dzielić się. Tym, co się nauczyłem, co, co jakby przyswoiłem sobie już do tej pory, bo wiem po prostu, jakie to jest trudne i jak ciężko znaleźć kogoś, kto znajdzie czas, żeby pochylić się nad naszymi zdjęciami. I czasami właśnie takie jedno słowo, to, 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 to nie jest właśnie po to wyrażane, żeby, żeby kogoś zniechęcać, tylko ono potrafi zaoszczędzić bardzo dużo czasu w rozwoju, więc, więc może jedziemy dalej. Dość tego usprawiedliwiania się w moim wykonaniu. Idziemy dalej. Mamy kolejne zdjęcie. Troszkę wydaje mi się, że zbyt mocno wyostrzone. Czyli zostało tutaj taki filtr wyostrzenia nałożony, który sprawia, że to zdjęcie ma, sprawia wrażenie nienaturalnego. Wydaje mi się, że Sony A7 Mark IV z tym Grand Masterem nie daje takiego. Takiego obrazu, który tutaj mamy, więc, więc to, bym, to bym jakby z, zmienił, czyli zrezygnował z takiej, z takiej mocnej ingerencji w zdjęcie w programie graficznym. No i tak samo tak samo tutaj jest też ten fotokredyt, czy jak to tam się mówi, podpis fotografa w prawym dolnym rogu. <laughs> to wydaje mi się, że wydaje mi się, że niestety, ale. Ale to też psuje, psuje efekt. No poza tym w przypadku takich takich portretów jakichś łabędzi czy czegoś to, to wydaje mi się że tego jest tak dużo że, że to nie jest taki rzadki okaz powiedzmy zwierzęcia dziś upolowany że nie wystarczy właśnie nie, nie wystarczy tylko zarejestrować tego ptaka, lecz potrzeba, żeby on był pokazany w jakimś powiedzmy no ciekawszym oświetleniu na przykład, albo przynajmniej w nieco bardziej estetycznej e, takiej formie kadru, że, że to jest ok, dobra, mocne zbliżenie, ale tutaj znowu wyrasta drugi z głowy, więc, więc być może troszeczkę poszukać Jakieś możliwości pokazania, może, może, właśnie w jakimś ciekawym, estetyczniejszym wydaniu. Ale nie zniechęcałbym się, bo, bo to, że tam coś było sfotografowane miliard razy, to nie znaczy, że nie możesz tego sfotografować jeszcze ciekawiej. Ok, to, to teraz mamy takie ujęcie, powiedziałbym nocne. I tu wydaje mi się, że jest ta kwestia, że troszeczkę zabrzmi to brutalnie, ale zmarnowany jest potencjał, bo skoro mamy do czynienia z elementem ruchomym, jak ta karuzela tutaj kręcąca się, to wystarczyłoby zastosować dłuższy czas ekspozycji i no nie wiem jakim to aparatem, oczywiście może to jest nawet i smartfonem zrobione, ale jak dałoby się to zrobić aparatem na statywie, to wówczas mielibyśmy tutaj takie jakieś fajne rozmycie, i to by sprawiało, że ten temat też by nieco z takiej ciekawszej, nowej, być może nawet dla tego, kto fotografuje, perspektywy był pokazany. I, i też wydaje mi się, że te światła, które tu są, one też tworzą jakieś tam ruchome iluminacje. Tak, tak, tak przynajmniej podejrzewam. Więc być może, tu by coś ciekawego się z tego urodziło. Też byłby widoczny ruch tych ludzi na zdjęciu. Pewne elementy na zdjęciu, oczywiście, byłyby całkiem ostre, w tym znaczeniu, że nie byłyby poruszone. I to dobrze, bo, bo jeżeli wszystkie elementy by się na zdjęciu ruszały i zmieniały, to, to ono by sprawiało wrażenie poruszonego, ale, ale wydaje mi się, że tutaj główną atrakcją jest. Ta karuzela, i zobaczcie, ona jest ścięta tutaj z lewej strony kadru. Więc, gdyby to na przykład miało, żeby na przykład autor by się troszeczkę nad tym mocniej zastanowił, albo zrobił zdjęcie pierwsze, takie podglądowe, jakie to jest, zobaczył, aha, wyjeżdża mi trochę ta karuzela za kadr, muszę w związku z tym albo szerszy obiektyw założyć, albo na przykład ten krok się cofnąć żeby, żeby uchwycić, uchwycić całość, ewentualnie zrezygnować z tego tutaj fragmentu z prawej strony kadru, ale wydaje mi się, że skoro tu są jakieś świecące elementy, to, to być może właśnie cofnięcie się by dało jeszcze lepszy efekt. No tutaj już kolejna próba, to jest chyba ta sama osoba, to tak szybko, dobra. No to tu już, już jest troszeczkę lepiej, a zobaczcie jakby to było, jakby to było fajnie, rozmyte, że mamy tutaj niebo, które jest jeszcze też jakoś szczegółowe, mamy odbicie, więc tutaj jeszcze, jeszcze większy potencjał widzę w tym wydłużeniu czasu ekspozycji. <laughs> następne, następne ujęcie, trudna fotografia, makro owadów, bardzo myślę, że, że, że fajnie w sumie uchwycony, uchwycony ten owad, być może, być może on już jest za późno strzelony. Być może lepiej jakby był troszeczkę bliżej kwiata. Natomiast jest to kwestia tego typu, że my jako fotografowie jesteśmy jesteśmy zawsze spóźnieni. To znaczy wydaje mi się, że lepszy byłby ruch takiego owada, który ląduje i on byłby troszeczkę bliżej, więc to jest kwestia tego typu jaki się ma aparat. Wiem, że są takie już aparaty jak OM1. Olympus dawniejszy, który ma ten, to fotografowanie w tej pętli, które sprawia, że my nigdy się, jakby, nie spóźnimy ze zdjęciem, bo zawsze będzie tak, że w pętli się tam rejestrują te fotografie i jak naciśniemy to, te, które byli, były w pętli, to się zapisują, więc mielibyśmy tutaj do, do wyboru więcej więcej jakichś tam kadrów, ewentualnie właśnie ten moment też takiego lądowania, bo, bo jednak tutaj no, ten nowaty gdzieś tam się. Yy, Udaje dalej. Nie wiem, czy on byłby w stanie tak tyłem lądować. Raczej, raczej nie, więc to jest ten moment startu. To tak obstawiam, że, że lepiej byłoby, żeby on był może tutaj troszeczkę bliżej. Ale, ale ogólnie zdjęcie dosyć ciekawe, udane, i, i widzę, że tutaj też kilka takich ujęć, gdzie te owady siedzą sobie tutaj. Tutaj jest troszeczkę też inna perspektywa. Taki, taki udało się troszeczkę bliżej podejść. Więc widzę, że sobie tutaj próbujesz, próbujesz z tymi owadami. Na, na pewno jest to bardzo trudne zadanie, które sobie stawiasz. Więc, więc gratuluję, że, że takie już dobre efekty wychodzą. Przejdźmy do, do kolejnego do kolejnego zdjęcia. Tu mamy. Też na długim czasie ekspozycji, też wydaje mi się, że, że jest z filtrem, bo, bo ta woda jest już tak troszeczkę rozmyta bardziej. Jeżeli, jeżeli nie, no to możesz mnie poprawić mówię tutaj do, do autora. Natomiast z tą kompozycją troszeczkę bym, bym inaczej pokombinował. Wydaje mi się, że to zdjęcie lepiej by zagrało w przypadku kadru pionowego, czyli na przykład. Tu mamy te fajne elementy, tu mamy ten kamień, i, i to jest najciekawsze z tego zdjęcia. Więc, jeżeli na przykład y, tu byśmy chcieli jakoś i tu ewentualnie pomyśleli troszeczkę nad, y, nad przejściem dwa kroki, jeden krok w lewą stronę, to wtedy być może jeszcze ciekawiej byłoby na tym, na tym zdjęciu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, y, że tutaj by to lepiej. Trochę zagrało, no i ten człowiek, oczywiście, w, też, też jakiś taki element, takiej powiedzmy, ciekawości w, wprowadza. Czyli mamy jeden z tych siedmiu, z siedmiu elementów, ta tajemnica w fotografii gdzieś tam wprowadzona, więc, więc to jak najbardziej, jak najbardziej na plus. Więc, więc tylko kwestia szukania odpowiedniego kadru tutaj pozostaje. Ten autor już był. Tutaj o, mamy chyba nowego autora. Znana miejscówka to jest chyba rzucewo, tak? Tak mi się wydaje, że, że to jest tam gdzieś w tych rejonach. Trudny zatem motyw do sfotografowania w jakiś taki ciekawszy sposób. I tutaj. Akurat e, znowu pokutuje to niebo, które nie jest e, w żaden sposób ciekawe na tej fotografii, bo jest e, takie płaskie. W zasadzie się nic nie dzieje, więc można by było odciąć i też by nic, e, nic e, takiego nie było. E, strasznego z e, tym zdjęciem. E, pff, to jest co? To mamy zimowe jakieś ujęcie? Czy, czy mnie tutaj wzrok myli, że tu jest jakiś lód? Czy ta woda jest. Czy ta woda jest w formie e, filtra tak rozmyta? No, ciężko powiedzieć w tej chwili, e, bo siedzę jakiś metr od, od ekranu, więc, więc ciężko rozpoznać, ale może się, może się e, przybliżę, żeby jakoś tam sprawdzić. Tak, to jest, to jest lód na moją, na moją skromną jakąś tam ocenę, więc, więc ok, więc to może. Właśnie no ciekawy, ciekawy motyw, żeby jakoś poszukać jeszcze więcej detali w tym odbiciu. Być może tutaj jest właśnie ukryty tajny składnik tego zdjęcia, który by sprawił, że ono, mimo tego, że jest to znana lokalizacja, to, to by było jeszcze ciekawsze, ale ogólnie dobra próba, tylko po prostu wydaje mi się, że to jest rzecz taka do dalszej, do dalszego eksplorowania. Tak bym to określił. Tutaj kolejna, kolejna fotografia na zasadzie takiego kontrastu, kontury jakichś tam drzew. I być może to by się jakoś tam sprawdziło jako taki, takie zdjęcie, powiedziałbym właśnie takie konturowe. Bo mamy tu i tam takie brązowe jakieś trawy, tu jakieś drzewa czarne i, i takie szarawe tło. Więc może na zasadzie takiej właśnie fotografii estetyzującej otoczenie mogłoby się sprawdzić, gdyby nie te elementy, które tutaj psują naszą, naszą, naszą przyjemność z oglądania tych, tych zdjęć, mianowicie właśnie to drzewo i, i, i to drugie drzewo, plus jakieś tu gałęzie wystają. Troszeczkę krzywo jest też, jeżeli chodzi o, o ten horyzont, który się tutaj układa z tych. Z tych traw, więc troszeczkę może pochodzić nad, nad sytuacją i ewentualnie właśnie takie jakieś ujęcie kompresując może właśnie te trawy i, i, i drzewa. Dzięki temu unikając tego drzewa na przykład udałoby się jakoś tam uchwycić, a jeżeli, a jeżeli nie, no to po prostu być może nie jest to jakiś taki temat do do, do sfotografowania być może to jeszcze lepszą. naszy pomysł jest dobry, natomiast, natomiast tutaj nie do końca tak kompozycyjnie się to wszystko zgrało, więc, więc tutaj bym akurat namawiał do, dalszej, do dalszego wytrwałego jakiegoś tam szukania lepszego ujęcia. Kolejna fotografia, koniec sezonu. Tak jest przedstawiana. Yy, I w zasadzie nie wiem yy, 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 jakiego sezonu, i yy. no szczerze powiedziawszy, nie jest, to, nie jest to jakiś widok, który ja bym na przykład zawiesił sobie na ścianie. O tak, bo zawsze zastanówmy się, po co robimy dane zdjęcie. Czy to zdjęcie ma coś wnosić ciekawego do historii fotografii? No nie, no oczywiście, że nie, bo już tam takie rzeczy już. To, to, to ciężko, jakby, osiągnąć. Natomiast no, w przypadku jakichś takich widoczków, to jeżeli widoczek nie jest zjawiskowy, jeżeli nie mamy odpowiedniego światła i powiedzmy, no czegoś, czegoś co będzie takim tematem, powiedzmy, no nie wiem, no nawet, żeby tutaj y, ktoś na jakimś rowerku wodnym coś robił albo chociażby coś by się działo, jakiś ptak by podskakiwał na tej trzcinie tutaj z lewej strony, no to, no to wtedy jeszcze bym znalazł uzasadnienie, dlaczego robimy zdjęcie takiego pomostu e, styranego przez życie. No chyba, że on byłby właśnie też w, skąpany w jakimś takim fenomenalnym świetle. Wówczas e, też może jakoś graficznie on by się fajnie e, spisał na zdjęciu. Być może jako byłoby to zdjęcie też takie ilustracyjne do do jakiejś tam grafiki czy coś, to, to, to tak bardziej, a tak to nie ma, nie ma za bardzo tutaj. To znaczy, ja nie rozumiem też, też tej myśli kompozycyjnej. Dlaczego tutaj akurat jest ucięte z lewej, a tu zostawiony z prawej taka, taka przestrzeń? No nie wiem. Ciężko po prostu mi jest się odnieść do, do tego, więc, więc może już przejdźmy do następnego zdjęcia. To jest ten sam autor? Nie. Yeah. OK. i tutaj y, zobaczcie, jaka, y, jaka fotka kolejna y, z, tymi, y, z tym motywem y, takiego konturu. Natomiast już y, o wiele lepiej to wygląda, że, że to zdjęcie, to znaczy to, to drzewo y, ma też o wiele fajniejsze tło i być może, być może. Lepiej byłoby, gdyby to, ta fotografia na przykład, właśnie kończyła się gdzieś tu, na środku. To znaczy, o, zaraz za, tym, zaraz za tym drzewem. Czyli ja bym poszukał tu takiego kadru, który mógłby jeszcze bardziej wyeksponować to drzewo. Być może troszeczkę jeszcze obniżyć horyzont, czyli się troszeczkę schylić z aparatem, i wtedy to, to drzewo byłoby. O wiele wyżej, na tle tego, no, myślę, że zjawiskowego nieba. Tutaj też mamy do czynienia z, z fajną sytuacją na niebie, czyli mamy, mamy taką sytuację, w której nieco więcej się dzieje niż na tych, na tych fotografiach, które mieliśmy na początku pokazanych, bo pamiętacie te ujęcia? Nawet nawet w sumie to, to niedawne. Z, z tego co ja powiedziałem, że to jest rzucę, bo chociaż nie jestem nie jestem w sumie nawet tego pewien. Więc mamy tutaj sobie taką chmurkę i podejrzewam, że to może być właśnie jakiś tam Alto Stratus i alto cumulus gdzieś tam może, z tyłu. Jak może się lepiej znacie na chmurach, to, to lepiej wiecie. To, 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 może napiszcie. I gdzieś tam te cirusy gdzieś tam w tych wyższych partiach, te, te pierzaste już się tam pojawiają, więc więc no ogólnie bardzo fajna sytuacja. Zachód słońca, no fenomenalny, coś fenomenalnego. Tu pomijam, że, że, że jest autor w, w lewym, dolnym rogu napisany, czyli znowu jest ta kwestia, że. Ten element nie jest zdaniem autora potrzebny, więc tutaj dajemy nasz podpis. I w związku z tym, nawet jak widzicie, autor zaświadczył te moje słowa, że można by było ściąć całkowicie ten pierwszy plan i wykadrować to z nieco niższym horyzontem, dając większy, właśnie taki akcent tego nieba. Właśnie tak po, kombinując. Patrząc o jakieś tu stratusy, tu takie, te chmury, petarda, takie malarskie, i właśnie dać na tym pierwszym planie to drzewo, i byśmy mieli właśnie taką fajną, estetyczną fotografię. Więc, więc tutaj, 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 właśnie tak, takie uwagi bym naniósł. O, tutaj widzicie też autor dobrze, właśnie. Z tymi poprzednimi brzozami, coś tam kombinował, że wyciął tamte, tamte inne drzewa i troszeczkę to lepiej wygląda. Znacznie lepiej. Także dobrze widzę, że dobrze tam kombinujesz. Tu już tego autora też ocenialiśmy. Ogólnie bardzo fajne te ujęcia są. Tej dzikiej przyrody to przybijam piąteczkę. Kolejna, kolejna rzecz, czyli, czyli próba takiego portretu. Bardzo fajnie w takim stonowanym, stonowanym świetle sfotografowana osoba. Też wydaje mi się, że troszeczkę jest mało tego światła na prawym oku, że tutaj być może jeszcze by się dodatkowa jakaś taka blenda przydała, która by troszeczkę to oko rozświetliła i wtedy byłby y, troszeczkę lepszy efekt. Y, tak mi się wydaje, że, że lepiej by ten model tutaj wyszedł, ale ogólnie ogólnie jest OK. Y, znowu się przyczepiam do, do tego znaku wodnego. Y, myślę, że to będę tępił. To jest taka moja ogólna obsesja y, fotograficzna, bo wydaje mi się, że, że zdjęcia nie powinny być tak y, tak tagowane. Y, tutaj też y, taki podobny klucz, ciemny, w fotografii zastosowany. No i ogólnie powiem szczerze, takie zdjęcia to określam mianem właśnie takich ilustracyjnych, gdzieś do jakiejś tam książki, może na okładkę o jakimś tam Sherlocku Holmesie czy, czy, czy innym takim przygodowym autorze, więc, więc raczej, raczej pod, pod takie pod takie rzeczy, takie fotografie gdzieś tam chodzą. Tutaj fotografia psa. I ogólnie no nie mam nic przeciwko takiemu fotografowaniu swoich popili. To, to jest zawsze, zawsze powiedziałbym, w cenie, bo każdy kocha swoje psiaki. Natomiast no, na, tym, na tym zdjęciu niewiele się dzieje. I ogólnie tak. Kadr jest bardzo mocno taki centralny. Tak jak wcześniej gdzieś pojawiało się to zdjęcie, w którym ptak się wznosił, i mówiłem o tym, że się zostawia więcej miejsca z tej strony, w, której, w którą kieruje się obiekt. Więc tutaj, gdyby wykadrować tak, że ten pies jest powiedzmy bardziej do lewej i on gdzieś w prawo biegnie, to wtedy byłoby to też takie bardziej poprawne ostrość uciekła gdzieś, gdzieś tutaj w okolice tej trawy. Więc ten pies ogólnie jest jakiś taki nieostrawy. Ale być może muszę się jeszcze przyjrzeć. No nie on nie jest ostry więc wydaje mi się że to może. Jest też kwestia tego typu że, że miałeś ustawiony autofokus na AF-S czyli ten, ten single czyli pojedynczy że on raz ustawia i już nie podąża. A jeżeli byś, albo AFS, albo S on się nazywa w tych aparatach, a jeżeli byś ustawił na AFC albo C, czyli ten Continuous, to on mógłby podążać za, za tym psem. I nie wiem jakim aparatem zrobiłeś to zdjęcie. Nie mam takich danych, ale, ale wydaje mi się, że, że, że to jest kwestia tego typu, że, że ten. Autofokus nie, nie, nie podążał za obiektem, i do tego on jest taki nieostry. To, to, to nad takimi rzeczami można byłoby pomyśleć. Tutaj kolejne zdjęcie dzikiej przyrody. Fajne, takie sympatyczne. Pomyślałbym nad kolorystyką, że wydaje mi się ono troszeczkę za zimne. Ja oczywiście mam obsesję na, na punkcie. Hmm, Takiego światła ciepłego i ocieplania zdjęć, więc, więc dlatego się tak mocno jakoś tutaj wydziwiam na, nad tym, że, że fajnie by było troszeczkę w Lightroomie czy w jakimś innym programie ocieplić takie, takie zdjęcie. No, ale to, ale to w zasadzie tyle. Nie, nie, nie dużo bym tutaj dodał. Może ewentualnie sprawdzić przesunięcie tej. tej Wiewiórki troszeczkę w prawo. Być może tam coś, coś ciekawego jest po lewej stronie, bo ona tam gdzieś tam patrzy się w tamtym kierunku. I, aż, i właśnie patrzenie się w kierunku to jest coś podobnego w, tak jak w przypadku tego biegnącego psa, że, że obiekt się porusza w danym kierunku, że ono, że aż się prosi, żeby skadrować właśnie tak, że zostawia się troszeczkę więcej miejsca po tej stronie, w, której, w którą. Ten ktoś patrzy, ten ktoś to coś na fotografii. Tak patrzę się na czat i widzę, że, że są jakieś pytania, więc może na chwilkę przejdziemy do tych, do tych Waszych pytań, żeby też nadrobić zaległości moje na czacie. Ok, z sezonu wędkarskiego. Aha, czyli. Czyli tamto zdjęcie dotyczyło zakończenia sezonu wędkarskiego. O, to właśnie jest ciekawa, ciekawa uwaga, bo jeżeli to była kładka, taka na dziko, i nie było tego akcentu, że jest ta, te wędki, czy coś w tym stylu, jakaś siatka ze złowionymi lub nie, rybami, no to ciężko się domyślić, właśnie jaki sezon, czego zakończenie, że pomyślmy. Nad tym, że jeżeli robimy jakieś zdjęcie i ono nie jest tylko po to, żeby, powiedzmy, spełniać te nasze potrzeby pamiętania czegoś, jakiegoś tam ostatniego spojrzenia na moją ulubioną kładkę, zanim stąd odejdę i wrócę wiosną, to dodać właśnie ten akcent, te elementy: wędkę, siatkę i tak dalej inne jakieś tam akcesoria wędkarskie. No to wtedy już, już, już się robi jakaś, jakaś, jakaś ciekawostka na tym zdjęciu. Już mamy ten pierwszy element, taki najważniejszy, że temat, temat tego zdjęcia jest czytelny. Bo zwróćmy też uwagę, że nie każdy w internecie ma tyle czasu, żeby dać nam no, na przyswojenie sobie tego, o czym jest to moje zdjęcie. Czyli my oczekujemy, to znaczy, może kiedyś tam, jak, jak jeszcze w internecie nie było tyle zdjęć, to to ludzie mieli taką cierpliwość, że no się zastanowię dłużej, zobaczę o czym, o czym jest ta fotografia, może jej nie rozumiem, da mi tam 13 sekund. Teraz, jeżeli ktoś nie zachwyci się zdjęciem, nie ma czegoś takiego, że pum, klik i ale ekstra fota, to, to nie da nam po prostu drugiej szansy. Już zaprzepaszczamy okazję, mieliśmy tego internautę na chwilę, ale on się nie zainteresował naszym portfolio, więc on gdzieś sobie tam poszedł i w związku z tym, jeżeli robimy zbyt skomplikowane zdjęcia, zbyt takie po prostu nieoczywiste, na, na pierwszy rzut oka nie wiadomo, co jest tematem tego zdjęcia, to nie oczekujmy, że ludzie będą z naszym portfolio nie zostawią tam suba, czy tam fal, nie followują nas na, na Instagramie, więc, więc to fajnie, że odpisałeś, że mogłem troszeczkę rozwinąć ten temat. Do której będzie live ten trwał, nie wiem, nie mam pojęcia, bo Połączyłem się z Wami tak jak to ojciec czwórki dzieci gdzieś tam zagospodaruje sobie czas i, i może porozmawiać troszeczkę z, z widzami na kanale, więc nie wiem. Dopóki ta sytuacja w domu będzie na tyle spokojna, że będę mógł z Wami tutaj jakiś <laughs> taki wieczór spędzić, więc na razie nie, nie planuję do, do której. Chciałbym jak najwięcej zdjęć dzisiaj omówić, żebyście. Mieli taki materiał do dalszych przemyśleń. Jak często są takie live? Y, pyta Kaja. No nie często. To jest drugie takie nasze spotkanie, odkąd ten kanał się troszeczkę przekształcił w takie moje gadanie o, o fotografii, więc postaram się troszkę częściej. Może nawet niedługo, ale to zależy od Waszej pomocy, bo teraz lekki szantaż pójdzie. Pamiętacie, reklamowałem taki kanał, niezłe aparaty Podcast na, na YouTubie. I jeżeli na przykład tu się pojawi 1000 subskrybentów, to zrobimy kolejne spotkanie. O, taki sobie cel daję, więc, więc jeżeli chcecie, chcecie kolejnego live'a, to, to, to trudno, muszę was zaszantażować. I chciałbym, chciałbym do końca roku, żeby żeby ten kanał po prostu walnął ten pierwszy tysiąc i już nie przynosił mi wstydu, że tak mało jest subskrybentów, a to są naprawdę materiały, które, które z czystym sercem Wam mogę polecić, bo to są rozmowy z praktykami i, i naprawdę świetne rozmowy, no ogólnie nie, nie, że tutaj siebie sam chwalę, tylko te, mówię to, co goście, goście wypowiadają w tej audycji, na przykład tutaj fotograficzny trening oka to Zygmunt też nie, niesamowity gość od fotografii no, ogólnie no nie wiem każdy by mógł tutaj zachwalać Zieniu był w podcaście Kuba Kaśmierczyk także to są osoby, które, które znacie nawet z YouTube'a także, także myślę, że tutaj nie ma co Was jakoś tam mocno namawiać subskrybujcie, jak będzie ten tysiąc pyknie to, to zrobimy sobie kolejnego live'a na tym kanale właśnie z oceną Waszych zdjęć, i teraz jeszcze, cóż tam zapytania się pojawiło. To jest prawdziwe wyostrzanie, tylko minimalnie dodałem ostrość. To nie wiem, to chyba chodziło o te zdjęcie tego łabędzia. Nie wiem, w jakim, w jakim programie to robiłeś, czy to było w Photoshopie. Wyostrzanie, inteligentne wyostrzanie, czy, czy to było. Właśnie ta funkcja, czy, czy jakaś inna, ona ta fota mi jakoś takie być może skompresowało się y, jakoś tam to zdjęcie na, y, podczas wysyłania do internetu, więc może dlatego takie jeszcze y, nienaturalne wrażenie było. Ale jak mówisz, że nie, nie było to tak y, przesadzone to dobrze. Y, tylko właśnie jest pytanie, ile jest y, Twoim zdaniem, dobrze, ile zdaniem odbiorców dobrze, to tak właśnie y, z tym wyostrzaniem to. To trzeba uważać, ja też oczywiście też oczywiście wyostrzam moje zdjęcia, natomiast ostatnio fotografowałem takim, takim aparatem Fujifilm GFX 100S. To, to, jest, to jest aparat, którego naprawdę nie trzeba wyostrzeć, tam jest od, od krawędzi do krawędzi super jakość. Dobra. A, tutaj Kuba napisał, że nie, 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 nie mówił do mnie, że ja gnoję zdjęcia. Tylko ktoś na czacie mówił, że beznadzieja. Eee, aha, no to może tam ktoś. Bo to wiecie, to różnie, różnie to bywa na tych czatach. Natomiast też bym apelował może do, do tych, którzy, do widzów, którzy i oglądają to na żywo, i potem jakoś tam w powtórce na kanale. I będą komentować, żeby być ostrożnym z oceną czyichś zdjęć, bo to, bo to naprawdę można kogoś bardzo mocno zniechęcić. Ja tak staram się um, dawać takie jakieś użyteczne rady, ale właśnie nie śmiać się z niczyich zdjęć, bo, bo sam też ma masę takich różnych krytycznych uwag, które no, nie były jakoś tam merytoryczne usłyszałem. I to jest też tak, właśnie jak jest się fotografem, to już mówię Wam z takiej perspektywy kogoś, kto przez te tam 12 lat zarabia już na fotografii, można więcej, że, że w tej kwestii oceny to jest tak, 100 osób Ci mówi fantastyczne zdjęcia, jest po prostu petarda i, i, i nagle pojawia się wśród tych 100 osób taki mały ktoś, kto mówi, nie, tam nie nadajesz się do tego po prostu. I myślisz sobie, okej, okay, dobra, no może się nie nadaje tam, okej. Okay. Ignorujesz w ogóle nawet ten komentarz. I potem po jakimś czasie łapiesz się na tym, że, o kurczę, tam ktoś mi napisał, że te moje zdjęcia są po prostu beznadziejne. I ta myśl, którą zasiał ten ktoś o naszej fotografii, ona rośnie, rośnie, rośnie. I pod koniec dnia, może po, może po, po, po nawet kilku dniach. Te 100 komentarzy, które były po prostu entuzjastyczne o waszych zdjęciach, one się stają po prostu mało ważne. Jest ten jeden wielki komentarz negatywny, który sprawia, że po prostu przestajesz mieć ochotę do fotografowania. Więc nie chciejmy, by nasze słowa, które gdzieś zostawimy pod zdjęciami u kogoś, stały się tym właśnie negatywem, który rośnie do tych niewiarygodnych rozmiarów. To tak mówię może jak jakiś umor umoralniający belfer, ale, ale uznałem, że to, to trzeba jakoś podkreślić ten fakt. Dobra i kolejne jeszcze jakieś może, może komentarze z jakimiś pytaniami od Was. Zaraz zobaczymy. Nie ma. Aha, tak, to już było. Yy, jaki obiektyw będzie najlepszy do fotografii produktowej? Yy, dodam, że posiadam aparat Sony Alpha 6100. Słuchajcie, dobra. To, to myślę, że to jest w ogóle też ciekawy pomysł na osobny live, żeby, żeby zrobić, zrobić coś takiego z, z poradnikami o sprzęcie, jaki można, można dokupić do aktualnie posiadanego e, aparatu, czy, czy coś. E, na Niezłych Aparatach Podcast jest rozmowa z Krzyśkiem Baselem. E, to wam polecam jakby, jako, jako taką pierwszą, bo ona jest tak troszeczkę, tak omawia, powiedzmy, sprzęt tak ogólnie i też jeszcze inne, inne tam kwestie. Natomiast e, Krzysiek prowadzi taki, taki blog po prostu Fotografuj.pl. I, I też być może kojarzycie go z takiego kanału Fotoforma na YouTubie. I tam na Fotoformie właśnie są fajne takie live y z Jackiem Sopotnickim. Zresztą Jacek Sopotnicki też jest w podkasie. Nie aparat, też fajna rozmowa, też rekomenduję. Ale wejdźcie sobie na kanał Fotoformy i tam. Tam ogólnie takie, takie audycje się nazywają fotoformaty i tam po prostu są takie właśnie kąciki w kwestii właśnie doradztwa sprzętowego. A jeżeli chodzi o ogólnie jakiś taki konkretny obiektyw pod APS-C w Sony, to teraz Ci tak z głowy nie powiem, bo, bo bym musiał sobie po prostu poprzeglądać, przypominać sobie jakie tam są, jakie tam są opcje. Ale pod fotografię produktową to najlepiej szukać właśnie takiego obiektywu gdzieś tam makro, z tym wskaźnikiem odwzorowania najlepiej właśnie koło jednego, czyli taki obiektyw, który rysuje w takim po prostu rozmiarze, w jakim, jakim fizycznie jest ten, ten przedmiot, czyli on dajmy na to taką monetę, którą, którą mamy przed swoim obiektywem, potrafi właśnie odwzorować tak, że ona. Ma fizycznie ten sam rozmiar na matrycy, jaki ma w rzeczywistości, więc, więc takiego obiektywu pod, pod fotografię produktową bym szukał, ale mówię, że jeżeli chodzi o, o jakiś tam konkretny model, to, to bym musiał się zastanowić i poszukać. Ja też takie pytania ostatnio zacząłem odpowiadać. Zaraz wam nawet pokażę, bo. Bo to jest w sumie ciekawe, i zaraz oczywiście obiecuję, że, że wejdziemy znowu w galerii zdjęć. Będziemy dalej, dalej oceniać. Ale, ale skoro, skoro już padło takie pytanie sprzętowe, to nie to, że ja jakoś umykam od, od udzielenia odpowiedzi. Natomiast, natomiast. O, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy, czy już to widać, czy nie jeszcze. Nie, nie przyłączyłem. Dobra, screen. Na stronie aparaty. Jest taka, taka zakładka jak blog. I tam po prostu, ile mi się uda, to ostatnio właśnie zacząłem odpowiadać na pytania, które gdzieś tam wyhaczam z. No, no może nie z czatu, bo to ciężko jest, jak jest live, ale z tych komentarzy pozostawianych przez Was na YouTube pod filmami, i na przykład pytacie się, czy R7, czy R6, który wybrać, który lepszy. Po co? Yy, aha, po co tryb automatyczny w aparacie za 3000, 3000? To też, aha, tak, to też było pytanie. To też. Po co wysokie wartości ISO i tak dalej? Jaki obiektyw do fotografowania w kościele? Jaki tryb autofokusa wybrać? No, jest pełno. M50 Mark II czy Canon R10. No to jak widzicie, jest tych, jest tych pytań dużo, więc, yy, więc tam się staram. Jak nie mogę zrobić, yy, Filmu na jakiś temat, bo wydaje mi się, że na przykład jest to za krótki, za krótki materiał, że, no bo nie chcę też zasypywać kanału takimi krótkimi e, filmami, czy też tak bardzo mocno e, zniszowanymi, czy, czy tam Canon M50 Mark II, czy R10. Nie, bo to by było tak, że e, to, to się jakby nie mieści w tej takiej mojej strategii e, tego materiału, który chcę wam dawać na kanale, to, to wtedy to wrzucam po prostu na bloga. Także aparaty.pl ukośnik blog. Tam, jeżeli będziecie śledzić, to tam się pojawiają odpowiedzi na takie konkretne pytania, więc można śmiało w tych komentarzach pod filmami zostawiać. Ja oczywiście nie, nie obiecuję, że wszystko będzie odpowiedziane. Ale no ile tam mogę, to, to, to staram się i odpowiadam. Bo, bo też jeszcze mam kilka innych aktywności, którymi się zajmuję poza. Niezłymi aparatami, ale to może nie będę Was teraz przynudzał i e, ogólnie przejdźmy dalej do, do tego naszego tematu głównego, naszego spotkania, czyli do tej naszej galerii zdjęć na, na facebookowej grupie Niezłe aparaty zdjęcia. O, tak jak, tak jak czułem, że, że tutaj będzie inne, inny balans bieli, i teraz się zastanawiam, czy e, autor tutaj m, miał taką opcję, że automatyczny balans bieli i to mu się tak po prostu rozjechało, czy inaczej obrobił. No w każdym razie to znacznie lepiej wygląda ta, ta wiewiórka w tym takim e, trybie e, takiego e, właśnie cieplejszego światła. Tu może troszeczkę jeszcze e, lekko w stronę magenty bym pojechał, bo, bo jednak już tutaj takie troszkę zielonkawy zafarb się robi, ale to, to są kwestie natury takiej technicznej, jakiejś tam obróbki, więc, więc, więc nie jest nic takiego strasznie skomplikowanego, chociaż no niektórzy fotografowie właśnie potrzebują właśnie takiej pracy nad, powiedzmy, obróbką, inni nad kompozycją, także, także fajnie, że tutaj jest taka różnorodność w tym temacie. Kolejne, kolejne zdjęcie to taka próba zmierzenia się z odbiciem. No i tu też, tu też jest taka kwestia tego, że to niebo nie za bardzo tutaj wnosi coś do tej fotografii. Po lewej stronie zauważcie, też, też się jakieś takie pierzaste chmury zaczynają, więc być może na przykład komponując to zdjęcie dałoby się jakoś tak je wykomponować czy skomponować, żeby Oczywiście, jakby pozostając w tym, w tym takim głównym założeniu tej, tej fotografii, czyli że chodzi o odbicie, to być może dałoby się to tak skomponować, żeby jednak dodać ten element nieba, żebyśmy w przypadku krajobrazów mocniej zastanawiali się nad tym, co, co widać na tym, na tym naszym. Niebie, że, że, że to niebo właśnie tworzy e, coś takiego, że mamy to dopełnienie tego naszego obrazu, że, że ono bardziej e, przypomina właśnie wtedy taki obraz, e, który ktoś namalował, niż, e, niż fotografię taką o, z przypadku, żebyśmy nie ignorowali tego, tego zagadnienia nieba. No i oczywiście e, zgadnijcie co: filc polaryzacyjny, e, tak. E, Unikanie odbić powierzchni niemetalicznych. Tutaj panoramowanie, <laughs> też fajna próba. Taki, takie wrażenie, wrażenie ruchu. Wydaje mi się, że fajniej byłoby zostawić więcej miejsca z, z tej prawej strony, że, że jednak ta dziewczynka by jechała, jedzie w prawym kierunku, więc można byłoby właśnie dać jej troszeczkę więcej wolnej przestrzeni z tej prawej strony, no tak jak było to zdjęcie tego samochodu na początku, to właśnie też panoramowane, to, to też było zostawione właśnie ta przestrzeń z prawidłowej strony, więc, więc to jest super fajne, fajne ujęcie z drona, ja ogólnie bardzo lubię, można byłoby ewentualnie, skoro tu jest taka, takie założenie takiej tej symetrii postarać się wyprostować je troszeczkę tak, żeby, żeby ta linia była prosta. Nie? Że jeżeli takie mamy założenie, że dajemy ujęcie z góry, pyk, ma być symetrycznie, to, to pilnujmy tej, tej symetrii. Ja wiem, że z drona to nie jest zbyt duża rozdzielczość, więc każde kadrowanie troszeczkę utrudnia sprawę, no bo tracimy cenne piksele, natomiast... Natomiast tutaj dużo nie brakuje, żeby, żeby był ten, żeby ta linia troszeczkę się wyprostowała. E, ok, kolejna, kolejna fotografia. E, widzę, że tutaj jest e, jakieś ciekawe otoczenie. E, wydaje mi się właśnie też e, się zgadzam z, z tym komentarzem, który się tutaj pojawił, że, że ręka jest e, tak powiedzmy. No, no, nieszczęśliwie dosyć przycięta, ale to by się dało łatwo rozwiązać, wystarczyłoby właśnie zrobić pion, i to tylko, i to tylko tyle w tym zdjęciu. Pion, i, i, i to wszystko. Wtedy, wtedy ta druga dłoń też, też by się tutaj ładnie ukazała, i, i wydaje mi się, że to wtedy ten portret taki taki socjologiczny jakiś on by on by się troszeczkę lepiej lepiej z no znaczy lepszy w, obio, w odbiorze by się stał. Ok to, to, są, to są już takie ujęcia tej samej osoby. To przejdźmy, przejdźmy do kolejnej. To ogólnie w przypadku takich, takich zdjęć tam ulicznych to to tak one wyglądają troszeczkę jak, jak takie z przypadku, jeżeli chodzi o portrety, bo, bo sama jakaś tam, powiedzmy, sytuacja fotograficzna na ulicy uchwycona, no to ona zawsze jest jakby sumą jakichś takich przypadkowych rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast w przypadku takich zdjęć, no może jeszcze chwilkę przy tych zdjęciach, które są dłuższą, troszeczkę ogniskową, gdzieś, gdzieś te osoby są wyłowione, tak ale na zasadzie właśnie takiego portretu, to czuć, że nie ma takiej intymności między, między fotografowanym a fotografem, więc w przypadku takich uwieczniania portretów na ulicy to raczej stawiałbym na to, że jednak postaramy się nawiązać jakąś relację z kimś i wtedy postaramy się ten portret zrealizować. No, to kolejne, kolejne takie ujęcie też chyba z jakiegoś wesołego miasteczka. Mamy tutaj w zasadzie taką interakcję między tym panem a, a tą panią. I tak nie wiem, czy, czy, czy jest szczęśliwe to ujęcie, bo tutaj jest ona z jest jakimś wózkiem. Ten wózek jest, jest ucięty, więc, więc w zasadzie to, 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 to nie ma takiego kontekstu większego w, w tej, tej fotografii. Nie wiadomo właściwie. Czy to ujęcie nie jest tak jakoś przypadkowo zrobione? Poza tym, też wydaje mi się, że, że ono zostało jakoś mocno powyciągane z, z cienia, to znaczy ono było niedoświetlone, i w związku z tym nastąpiła utrata kontrastowości na tej fotografii. Czyli, czyli tutaj mamy jakiś taki szum, który jest widoczny na, na tej na tej czerwonej jakiejś tam puszce czy coś takiego I, i raczej jeżeli robimy takie fotki, to albo staramy się je dobrze naświetlić, albo zostawiamy tak jak było, że, że jest to na, na przykład właśnie dobrze naświetlone na, na te jasne partie, że nie starajmy się robić żadnych takich HDR-ów, takich sztuczek, żeby wszystko było dobrze naświetlone, bo to, bo to potem nie, jakoś nieestetycznie wygląda. No to nie wiem, czy to jest ta sama osoba, co wcześniej, te rykowiska, ale, ale to jest znacznie lepsze ujęcie, bo takie właśnie czystsze czystszy ten, ten kadr, bardzo fajny, fajnie uchwycony, ten taki prawie że kontakt wzrokowy. No, to wiadomo, że jest, że jest tam ciężko w naturze jakieś takie zdjęcia zrobić, żeby były one czyste, jakieś tam nie, nie chodziły jakieś tam trawy, czy coś. To, to jest bardzo trudne do, do uwiecznienia. Wiem, że nawet fotografowie National Geographic mają z tym dosyć duży problem, ale, ale to ogólnie jest tak, taka chyba kwestia takich zdjęć. No więc myślę, że tutaj nie ma się aż co jakoś tam mocno, mocno tym przejmować. Faj, fajnie uchwycone. Widać, że autor włożył duży wysiłek w to, żeby, żeby być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I też poświęcił jednak trochę, żeby wyczekać taki okaz, gdzieś tam sobie sfotografować. Dobra, jeżeli na przykład jest tak, widzicie, że na przykład omawiam jakieś zdjęcie jakiegoś tam autora już któryś raz, to być może ja po prostu się nie, nie zorientowałem, to wydaje mi się, że, że już, już był. Tutaj akurat jest fajnie, tylko, tylko poprawiłbym kąt, balans bieli. W przypadku tego zdjęcia bardzo fajnie. Ok, gra cieni, tak, takie kontrastowe ujęcie. Powiedziałbym też, te proporcje są właściwe na, na tym, jeżeli chodzi o, o te linie i ilość nieba, ilość ciemnego. Bardzo taka mocno kontrastowa fotografia, ale mi to nie przeszkadza. Akurat w przypadku tego zdjęcia bardzo fajnie się je ogląda. Tutaj. Podobna sytuacja, może ewentualnie troszeczkę z tym horyzontem jeszcze bym go nieco obniżył. Wtedy te, te ptaki troszeczkę byłyby wyżej na tle takiego właśnie tego czystego nieba. Tak jak tutaj już jest troszeczkę w, w lepszą stronę, więc, więc też, też fajnie. Wydaje mi się, że chyba te, chyba te są lepsze. Te, te kontrastowe, te sylwetkowe, powiedzmy, niż niż to ujęcie z tej drugiej strony. Tak? Wydaje mi się, że tamte są, tamte są o niebo ciekawsze, mimo tego, że jest to e, ta sama sytuacja przecież. E, tu w tym przypadku to postawiłbym jednak na pion. Jednak ta roślina troszeczkę tak jakoś szkoda, że jest e, tak ścięta. E, tu właściwie mamy tak, taką przestrzeń, która niczego do tego zdjęcia nie dodaję ewentualnie bym się pokusił o troszeczkę wyższą wartość przysłony żeby te zdjęcia też jakoś te przepraszam liście wpadały w ostrość widzę że tutaj jest trochę szum więc też chyba było jakoś wyciągane to zdjęcie może było niedoświetlone ta fotografia no okej okay. też, też tutaj może jakoś tak się nieszczęśliwie kończy Pomijam jakby ten, ten, ten styl tego obramowania, że to, to, to nie jest jakby coś, co ja jakoś jestem mocno fanem, żeby dodawać takie te ramki. No, jak ktoś tak bardzo się upiera przy tym, to to, 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 to właściwie może niech sobie robi, tylko, tylko ja bym akurat tak nie, nie dawał takiej właśnie zdobionej, dałbym zwykłą też myślę, że by się lepiej sprawdziła. To zdjęcie, może ono by na taką pocztówkę się mogło w sumie nadawać, jakby troszeczkę był bardziej atrakcyjny. Ten okręt, no bo on nie wiem, on jest zacumowany, on chyba jest zacumowany, bo jak to, płynąłby tak po warszawsku z odbijaczami na zewnątrz, na burcie. No to nie wiem, to może też tak w innych krajach, też w Grecji, tak? Taka moda warszawska, żeby z odbijaczami pływać. No ale to tak, jeżeli chodzi o, o samą kompozycję, to, to nie jest źle, to jest taka, tutaj po skosie, w mocnych punktach, tak te klasycznie, te, te ważne elementy na zdjęciu. Troszeczkę szkoda, że, że jeszcze niebo się tak jakoś mocniej nie, nie odcina, być może większy taki, taka dramaturgia byłaby tego zdjęcia. No, ale w, w przypadku, no może właśnie tutaj też na zasadzie takiego kontrastu, że to jest taka troszeczkę łajba nowocześniejsza, ale też jest już taka, taka ruinka, i, i tutaj jakieś zabytki, to tak się jakoś komponuje, taki, taki ogólnie klimat, ale, ale powiem szczerze, jest trudno sfotografować takie coś w ciekawy sposób. Już prędzej, już prędzej, właśnie na, na zasadzie jakiegoś, dajmy na to, właśnie długiego czasu. Czyli na przykład nakładamy sobie na obiektyw ND 1000 ten taki filtr i mamy, e, mamy tutaj e, to, tę wodę taką, właśnie, mega rozmytą, i, i, i to tworzy jakiś tam nastrój, być może o innej porze dnia. No to, to ciężko, ciężko powiedzieć, ale rzucam takie uwagi, żeby być może właśnie natchnąć tego. Tego autora do tego, żeby poszukać jakichś takich innych środków wyrazu. Tutaj to zdjęcie, to powiem szczerze, bardzo mi jakoś tak mocno leci w lewą stronę, że akcent tego światła jest tak jakoś rozwiązany na tej fotografii, że, że to wszystko mi się jakoś tak wali. Mimo tego, że jest kadr, prosty horyzont i w ogóle wszystko jest ok, tylko po prostu to rozłożenie ciężkości. Na, na tej fotografii jakoś tak jest, że, że ja, ja się mocno teraz w tej chwili trzymam fotela, żeby nie polecić w, w lewą stronę. To oczywiście mm, słaby ten żart mój, ale mm, chciał, chciałem tylko, żeby jakoś w pewien sposób zilustrował moje odczucia na temat e, tej fotografii. Sama miejscówka bardzo fajna i, e, i aż zazdroszczę, że, że możesz w takim miejscu fotografować. Sam bym chętnie. To uwieczniu, być może właśnie, popróbować sobie troszeczkę z, z jakimiś filtrami, właśnie e, szarymi. To może też, też jakoś tak fajnie e, by wspomogło e, to ujęcie. Tutaj mamy taką fotografię, którą e, ja podejrzewam o bycie HDR-em, czyli wyciągnięcie takich e, tu szczegółów e, z tych desek e, i, i też z cienia, no może nie z takiego tego najgłębszego tego, który jest tutaj głęboko w zakamarku tej stodoły. Natomiast po tej lewej stronie jest i, i, i są drzewa, które, które też jakoś dużo podejrzanie dużo detali mają jak na kierunek światła, z jakim mamy tutaj do czynienia. więc nie jest to na pewno mój typ obróbkowy. I też myślę, że troszeczkę nad, nad kompozycją bym troszeczkę inaczej Popracował, bo, bo tutaj wydaje mi się, że, że to, to miejsce ma znacznie większy potencjał niż, niż tutaj zostało to pokazane. No, ale, ale próba nie najgorsza w sumie. I, I tylko właśnie, 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 bo zauważyłem, że tutaj jest napisane F24. I to chyba nie jest. To nie jest chyba. Zaraz, czy to jest przysłona, która została tutaj użyta? F2.4? No to jest możliwe, bo to jest 20 mm F2.4 w sumie. To, to daje taką głębię większą niż, niż przy dłuższych ogniskowych, ale niemniej jednak przy fotografiach krajobrazowych, no, otwieranie przysłony do, do, do takiej wartości, to nie wiem, czy to jest do końca szczęśliwy pomysł. Więc. Jak będziesz robić kolejne zdjęcia krajobrazowe, to, to postaraj się troszeczkę przymknąć przysłonę, żeby zwiększyć tę głębię. OK, to też już mieliśmy. To też jest ten autor. OK, która rano wstaje? Takie, takie ujęcie. Tutaj troszeczkę no, brakuje, brakuje jakiegoś ciekawego elementu na pierwszym planie, że rozumiem jakby intencje autora, że, że, że tu takie jest wspaniałe, poranne światło i aż taka atmosfera na tym zdjęciu taka, że aż się prawie podejrzewa, że to na jakiejś kliszy bodajże z NRD było wykonane. Takie orwo dawały kiedyś takie pomarańczowe efekty i no właśnie, właśnie tu jest takie też ciekawe, że tu, tu takie przebarwienia są. Na tych, na tych drzewach, jakoś, jakoś dziwnie, że ten efekt tego rannego światła został być może jeszcze w, w jakiś sposób obróbkowo wzmocniony w takim kierunku, że, że to aż taki troszkę nienaturalny efekt daje. Więc, więc tu bym poszukał czegoś, co by było fajne na, na jakby taki pierwszy plan. No i troszeczkę. Troszeczkę popracował nad obróbką. To myślę, że to by jakoś pomogło w odbiorze tego zdjęcia. Tutaj mamy kolejne ujęcie, tym razem fotografia architektury. No i w przypadku architektury, no to to jest problem, bo zobaczcie, że perspektywa jest jest trudna jakby do od, odwzorowania tutaj w, w takich zdjęciach, bo, bo takie się ma wrażenie, jakby tak ktoś od dołu tak to, to wszystko dziwnie robił, że ten, ten, ten budynek takie dziwne wrażenie robi. I w przypadku architektury to, to polecam ogólnie za, zainteresować się, może, może to jest nawet temat na, na osobny odcinek Polecam zrobić coś takiego, znaczy zainteresować się takim sprzętem jak Tilt Shift. Ja wiem, że to może jest taki wydatek, ale dla takich osób, które dużo architekturą się zajmują, to to są takie obiektywy, które mają, które dają duży, duży okrąg obrazu. Czyli nie wiem, czy, czy widzieliście takie odcinki, w których ja tam pokazywałem, jaki, jaki jest okrąg obrazu. W obiektywach dopasowanych do APS-C, do matrycy APSC, że one pokrywają jakby powierzchnię matrycy przy tym APSC. Przy pełnej klatce też pokrywają, można wyciąć ten, ten, ten prostokąt z tego, z tego okręgu. I z obiektywami, aha, i jeszcze jak się włoży ten obiektyw z pełnej klatki do APSC, to jest tak, że, no, wiadomo, ten, ten prostokąt jest troszeczkę mniejszy i się marnuje ten potencjał. Tego, tego okręgu obrazu. I w przypadku y, obiektywów typu tilt-shift to chodzi o to, że te obiektywy mają po prostu, są tak zbudowane, że one mają ogromny okrąg obrazu. I w przypadku tego, jak, właśnie tego ruchu, że robimy ten tilt albo shift, y, w zależności y, od tego, czy, czy to jest tam piąty poziom, to, to chodzi o to, że y, ten y, prostokąt, który wycinamy z, z tego, jakby dzięki temu, że mamy matrycę w aparacie, on jest przesunięty albo do góry, albo do dołu, albo jakoś tak w bok. I, I właśnie te obiektywy, dzięki tym obiektywom możemy jakby uzyskać takie wrażenie, jakbyśmy fotografowali dany obiekt z takiego środkowego punktu, czyli wtedy te wszystkie linie nam się zgadzają. Wtedy te proporcje tego budynku, on nie jest w żadną stronę odchylony. I, i to sprawia, że, że właśnie fotografia architektury wtedy się jakoś tam klei, że nie ma się takiego wrażenia, że ten budynek jakoś się rozszerza w górę, tak jak, tak jak na przykład tutaj. Więc, więc tutaj ewentualnie pomyślałbym, żeby może troszeczkę zmienić perspektywę, że jeżeli nie masz takiego obiektywu tilt-shift, no, to wyżej ten aparat troszeczkę dawać, żeby on był. No tak umieszczony, troszeczkę wyżej i dawał nieco inny, inny efekt. No dobra, to tutaj mamy takie zdjęcie z jakiejś imprezy, może nawet ze ślubu, tak obstawiam, że jakiś taki taniec ze świecą <laughs> i. Trochę psuje wrażenie takiej, takiej romantyczności ten, ten kąt, z którego zrobione zostało zdjęcie. Że, że jest tak, że ta przestrzeń za parą jest po pierwsze tak dobrze oświetlona i tak czytelna, że, że ona, jak gdyby no ten nastrój, który byłby wywołany oświetleniem jedynie za pomocą świecy, to, 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 to właśnie sprawia, że, że to zdjęcie no trochę traci na tej romantyce. Co tu pisze autor? Tu robiłem na ISO 1200, bo chciałem, by jedynym światem była po świata od świecy. Nie chciałem popsuć klimatu. No, to okej, okay, jak najbardziej. To, to w takich przypadkach się rzeczywiście sprawdza podbicie wartości ISO i ewentualnie Właśnie otwarcie y, przysłony maksymalnie jak się da. Nie wiem, czy to zdjęcie nie jest nieostre. Może ono jest lekko ruszone, ale może, może to tylko takie wrażenie na tej, na tej dziewczynie, bo, to, bo tutaj ostrość mogła pójść po prostu na muszkę gościa. Bo w takich sytuacjach oczywiście jest trudno y, zapanować nad autofokusem, też zależy od tego, jaki mamy. Jaki mamy aparat, ale tutaj jeszcze jest ta kwestia tego, tej framugi i tak dalej, tego słupa, i, i to, to jakby psuje ten klimat. A jeżeli założyć, że oni tańczyli, to znaczy, że mogli się obracać, więc, więc to ujęcie, że, że ona się patrzy na niego i, i, i te twarze są widoczne z takiego profilu, można było uzyskać na przykład stojąc tu od strony tych. Tych schodów i na przykład inne pary zakładam mogły też się znajdować w tle i też mogły mieć te świece przy sobie, więc może to by jakiś taki klimat tworzyło. W każdym razie zachęcam, zachęcam do tego, żeby w takich sytuacjach nie zadowalać się pierwszym wyborem czyli że troszkę więcej czasu poświęcić na, na takie sfotografowanie. I nawet nie bać się tego wyższego ISO. Nie wiem jakim to aparatem, ale, ale na ogół aparaty no to tak do 1600. Nawet tam powiedzmy 3200. W, w ty, tych nowszych, starszych też zresztą mają takie użyteczne, bo ISO 1200. To czekajcie, zastanawiajcie się, ale to nie, jest, to nie jest taka wartość naturalna, bo mamy tak, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 i 3200, bo to się e, zawsze podwaja. Jeżeli, e, jeżeli na przykład, właśnie chcemy zobaczyć, czy, czy więcej e, tego światła się wpuszcza. No, ten, ten, znaczy, wiadomo, no to ten film e, Wam polecam e, o ISO. Na, na kanale, zaraz jak on się nazywał, zaraz Wam powiem. Muszę tutaj na chwilę wyjść z, z tej transmisji i. Okej, okay. trzy rodzaje ISO, okej. Okay. To pokażę Wam nawet, bo to yy, bo to chyba powinienem. Dobra, zobaczę, czy tutaj będzie z tego kanału odnośnik. Nie, nie ma. Niezłe aparaty. Dobra. Przypominam też oczywiście, że proszę Was o subskrypcję na kanale Niezłe aparaty Podcast więc tutaj to zostawię. Niezłe aparaty podcast. OK. Niezłe aparaty i to jest ten film. Trzy rodzaje ISO. To, to sobie obejrzyjcie, żebyście mieli też jakąś taką większą wiedzę na temat ISO. Oczywiście to nie jest tam jakiś tam mega naukowo wyjaśnione, ale to, to mniej więcej tam z, zrozumiecie o co chodzi. No, ale jeżeli chodzi o właśnie tam skakanie tych wartości, to to, to, to jest tak, że, że razy, razy dwa to ISO i idzie 1200 to jest taki jedna trzecia fv coś takiego, ale to dla gików. Dobra, nieważne zresztą. No, w każdym razie wracając do tego klimatu, to, to jeżeli już tu się decydujesz na uwiecznienie właśnie ze światłem w świecy, to też unikaj takiego pokazywania tego. Tego, y, takich elementów na zdjęciu, które nie są właśnie w tym, w tym klimacie. No dobra, tutaj już kilka takich ujęć ślubnych, ale to ten sam autor, więc, więc być może tutaj na razie nie będziemy przesadzać. No tutaj y, takie ujęcie też jakiś taki, chyba obróbka HDR-owska, y, mi się tutaj wydaje. Przysłona, y, przysłona 8, czas 1,8. Iso ogniskowa 18 mm. No też też Łukasz tutaj napisał, że zbyt mocna edycja. No, i to, to jest właśnie to, że jak się, jak się tak mocno, mocno edytuje, to, to faktycznie jakieś takie są efekty halo to się chyba właśnie nazywa. W przypadku tych takich miejsc, w których jest ta różnica między ciemnym, ciemnym a jasnym. Także. Także tutaj, tutaj bym raczej szedł w stronę, być może bardziej takiej naturalniejszej obróbki. Na przykład, nie wiem, czy, czy to obrabiałeś, nie wiem, czy to obrabiałeś w Lightroomie. Tam jest, tam jest taka funkcja teraz automatyczne zaznaczenie nieba, więc to można też jakoś z tym niebem troszeczkę coś tam robić. na... Na takich zdjęciach. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby jakiś, jakiś taką e, dynamikę w, w, tej, w tej takiej obróbce e, mieć większą, ale to trzeba wszy z wszystkiego e, ostrożnie e, korzystać, tak, żeby, żeby nie przegięć w żadną ze stron. E, tu już mieliśmy tego autora. Ok, tu mamy, tu mamy kolejny portret. I okej, okay, rozumiem. Czyli. E, no, często jest tak, że, że jak robimy portret, to nam się wydaje, że na przykład damy jedno oko, na przykład drugie jest, tak jak tutaj mamy, zasłonięte, ale tak odruchowo na portrecie ostrość powinna być iść na, na to oko bliżej aparatu, nie? Czyli mamy tutaj taką sytuację, że to oko akurat było jest no, niewidoczne. Ale gdyby ono się jakoś tam magicznie ukazało, to, to być może nie byłoby w ostrości, więc, więc tutaj bym tylko przypomniał tę zasadę i nie wiem, nie wiem co, co do ucięcia tej dłoni w, w przegubie. Po lewej stronie. Na kanale jest taki materiał, już teraz nie będę Wam pokazywał, żeby Was za długo nie odciągać od, od tych zdjęć, które tutaj oceniamy, ale on się nazywa Cięcie Ciała na zdjęciach. I jak piszecie sobie to, to tam są takie uwagi na temat tego, jak po prostu kadrować ciało, żeby, żeby to nienaturalnie też nie wyglądało. Kolejna wiewiórka w naszej kolekcji, już chyba te wiewiórki. Nas dzisiaj prześladują, ale okej. Okay, fajnie, że fotografujecie dziką naturę. Takie, w przypadku takich, takich zdjęć, to trzeba uważać na takie przeszkadzacz, przeszkadzaczki. Takie patyki, tutaj co są. To one zawsze psują odbiór w takich zdjęciach, więc to delikatnie skropować i, i będzie fantastiko. Hmm. To tak. Aha, to nie jest inny. To jest inny autor. Tutaj wydaje mi się, że troszeczkę za mocne światło już jest, że już ten moment e, tego poranka e, no, został troszeczkę już, już przegapiony, chociaż być może to jest e, za mocna ekspozycja, to znaczy za, prze, prześwietlone to zdjęcie. Być może, jakbyś w edycji troszeczkę zdusił. E, te światła, highlights, to lepiej by to jakoś wyglądało, ewentualnie całą ekspozycję troszeczkę w dół, może o jedną wartość, to wtedy lepiej by się to wszystko jakoś przedstawiało. Tu już mieliśmy autora, to ogólnie fajne zdjęcia. O tutaj chyba coś nie poszło, jeżeli chodzi o, o, o te fotografie, więc na razie się zastanawiam, że to się pokazały na grupie. No ogólnie, no dobra, to bo widzę, że to chyba było na zasadzie zaakceptowane na zasadzie jakiejś galerii. To też nie zawsze widzę, jak, jak akceptuję. Ale to już jak, jak jest, to, to, to powiem, że ogólnie, bo tu raz dwa, nie, jeden, dwa, dwa takie mega przekrzywione kadry, to, to w tej takiej kompozycji takiej trochę krzywej to Bym nie rekomendował. To moja uwaga. Ok, no to a następne zdjęcie. Bardzo fajna y, tonacja kolorystyczna. Y, fajne, fajne zdjęcie ogólnie makro. Y, jak już chodzi o te makro, to, to ja wiem, że jest ta, taka tendencja, że no nie będę tam poprawiał natury, że to wszystko dobrze wygląda. Ale ja bym może właśnie namawiał do tego, żeby robiąc takie makro, jak już mamy dużo czasu, możemy troszeczkę nad kompozycją pomyśleć, to nawet poprzestawiać te różne badyle, które wyrastają w takich nieodpowiednich częściach kadru, żeby, żeby trochę tak estetyzować te zdjęcia. Bo ja rozumiem, że jest coś takiego jak niemożność ingerowania fotografa w zdjęcie, bo tam coś tam, nie? I jakieś powody tego, że to zdjęcie jakieś tam z punktu widzenia dziennikarskiego nie, nie wypada, i tak dalej, ale w przypadku takich rzeczy, jak martwa natura, to, to, to gdzie tam jest niemoralny aspekt tego, że my zadbamy o, o to, żeby to nasze zdjęcie było w jakiś sposób bardziej estetyczne? No nie ma, więc, więc też mamy taki, e, powiedzmy, temat na zdjęciu, który nie ucieka jakoś specjalnie. To nie jest wiewiórka, która je tego orzecha i zaraz jej nie będzie, więc więcej czasu na, na reakcję i w związku z tym e, bardziej bym chyba tutaj namawiał do tego, żeby e, nad kompozycją troszeczkę bardziej e, pracować. Dobrze, to, to mamy też kolejne zdjęcie, ale e, zerknę w tej chwili może jeszcze na czat. Zobaczę, czy w ogóle. E, zobaczę, czy w ogóle jeszcze jesteście. Bo to jest też e, ciekawe, czy, czy ktoś e, ma jeszcze siłę w ogóle, czy macie siłę do tego, żebyśmy jeszcze chwilę e, posiedzieli. E, zobaczmy, zobaczmy. Bo gdzieś ty mi te e, komentarze, aha, jest ten live chat e, uciekły. Nie wiem, czy właśnie y jeszcze żyjecie po, po, po takich y długich rozmowach y w toku. <gryw> nie wiem, czy za dwie godziny już nie gadamy, y ale okej, okay, dobra. Y I okej. Okay. Widzę, że tutaj y dobrze. Y Krzysztof H. napisał, że musi przestać subskrybować kanał Niezłe Aparaty Podcast, żeby znów zasubskrybować i będzie tysiąc. To chyba tak nie działa. Bo jak minus jeden plus jeden, to. to... To jest dalej ten, ten sam wynik. Natomiast bardzo się cieszę, że subskrybujesz i podcasty polecam jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, jak będzie tysiąc subskrybentów na tamtym drugim kanale, to robimy kolejne spotkanie z kolejną oceną zdjęć. Wybaczcie, że tak was szantażuję, ale jakoś trzeba żyć. Bez szantażu się nie da. To, to jest mój taki jakiś ambitny plan jeszcze, jeszcze w tym roku, żeby walnąć tego tysiaka na, na drugim kanale i będzie, i będzie koniec przypału, że tak mało jest tam, ale to nowy, nowy kanał i okej, okay. niezłe zdjęcia to jest grupa, tak jak chcecie tam dołączyć, żeby wysyłać zdjęcia do ewentualnej właśnie oceny tutaj tego pana, który, który prowadzi ten kanał, to jak najbardziej zachęcam. I mam nadzieję, że nikogo też specjalnie jakoś tam nie zniechęciłem do fotografii, bo, bo nawet jeżeli patrzymy na te zdjęcia i, i widzimy, że na przykład jest tak, że jest różny poziom tych fotografii, niektóre są genialne, super ujęcia, jakieś po prostu momenty, niesamowite jakieś <laughs> zwierzęta gdzieś tam uchwycone, widać, że już ktoś się tym zajmuje, że już, że już zjadł nie jeden aparat. Wie o co tam chodzi, i są też takie ujęcia, które widać, że dopiero ta osoba może zainteresowała się fotografią. Jeszcze może nie ma sprecyzowanego stylu, nie wie w jakim kierunku iść z tą swoją fotografią. I to jest fajne, że się wszyscy spotykacie w tej jednej grupie i że chcecie się wymieniać doświadczeniem. Widziałem też, że wśród tych, którzy należą do tej grupy, są osoby, które udzielają rad. To jest też wspaniałe, że. Że ja tam nie muszę się udzielać, że, że wy jesteście, więc to jest, to jest genialna rzecz. Także za to wam, za to wam e, e, dziękuję. Tutaj widzę, że e, ktoś napisał Kangaru, że wina tego, że podmienił niebo w, w Photoshopie. Nie pamiętam już, o, o które zdjęcie mogło chodzić. Natomiast, e, no właśnie. Z tym podmienianiem na fotografii, bo wiecie, że jest ten taki też program Luminar, który też te, to niebo jakoś tam mocno podmienia, potrafi tam różne rzeczy pozmieniać. Ta sztuczna inteligencja w tej obróbce to jest już dosyć mocno to są mocno zaawansowane mechanizmy, ale postawmy sobie takie wyzwanie jako fotografowie, że nie chcemy iść na łatwiznę, że chcemy sami popracować nad tym, żeby. I zrozumieć światło w fotografii, i, i, i kompozycję, i, i to, żeby robić zdjęcia już dobre w aparacie, bo to później sprawia, że mamy do czynienia z fotografem, który jest dobry w tym, co robi. I to go odróżnia od, od tego fotografa z przypadku. To, to, to tak rzucam, rzucam jako takie wyzwanie. Okej, okay, dobra to widzę, że tu są jeszcze, jeszcze też inne komentarze. Zerknę i myślę, że, z, że zrobimy gdzieś jeszcze z 5-10 zdjęć i wtedy zakończymy tego naszego live'a. Aha, o, ten budynek z niem dachu, dobra, to już wiem. E, Okej, okay. dobra, dobra. No to dobra. Jasne. Widzę, że jakiś mecz jest. Spoko, ja tam nie mam telewizora, więc do tego nie oglądam. Nie to, że jakoś tam się jakoś nie ekscytuję ze zmaganiami sportowymi, ale po prostu no, mieszkam. mieszkam na wiosce i tutaj nie ma telewizorni. Także z tego tytułu nadaję tylko w internecie. No dobra, tu mamy takie, takie fotografowanie bardziej abstrakcyjne. Też ciekawe. ciekawa próba, jakaś gra. Światłem, kolorem to też, to też może w sumie być jakaś tam droga rozwoju fotograficznego, chociaż no, to, to jest jakieś takie zdjęcie, które bym określił jako właśnie pod, pod grafikę, że, że tutaj jakiś tekst się może pojawić czy coś. To, to jeżeli chcecie tworzyć taką fotografię gdzieś do takiego użytkowania, właśnie gdzieś w formacie, jakiś taki grafik, to to, to jest właśnie może, może taki kierunek, nie wiem co to w zasadzie jest, ale widać, że to jakieś takie światła też były zaangażowane w oświetlenie tego mechanizmu, no w sumie ciekawe takie, takie graficzne rzeczy tutaj mamy fotografię jakiejś, jakąś taką przyrodniczą też chyba Złota Polska Jesień gdzieś już w takim wydaniu mocno zaawansowanym Właściwie to, to tutaj mi brakuje takiego, takiego punktu, w którym mógłbym stwierdzić, dobra, to jest o tym to, to zdjęcie, bo same liście, no ok, one są ładne estetycznie, wyglądają jak, jak już zmieniają kolor, może troszeczkę już, już nawet ten, ten proces takiego grzybienia się zaczął, więc to już może ewentualnie wcześniej się się powinno takie ujęcia próbować, natomiast tutaj mam takie wrażenie że takiej lekkiej przypadkowości w, w przypadku tego, tego zdjęcia, że troszeczkę jakby na przykład w lewą stronę przesunąć i, i jakby pokazać tylko tę część także taki zbiór, jeden zbiór liści bez takiego pałąka, który gdzieś tam, gdzieś tam wyrasta i psuje tu mamy, zobaczcie, tu mamy taką pustą przestrzeń, która, która jakoś tak się nie nie gospodaruje na tym, na, tym, na tym naszym zdjęciu. Tu chodzi mi o dolny prawy róg, więc troszeczkę może nad kompozycją popracować. To fajne ujęcie, światło cień, taki efekt mocniejszy. Ale to już był ten autor. Tu też kojarzę tutaj nie kojarzę myślę, że chyba Krystian. To jeszcze nie było nic omawiane tego fotografa co tu my mamy, no taka architektura bardziej z, z ludźmi to wydaje mi się, że jeżeli już tak fotografować coś takiego takie właśnie efekty świetlne to nie zadowalać się takim krótkim czasem 130 sekundy tylko domknąć przysłonę, ewentualnie właśnie jakoś tam się wzmocnić jakimś filtrem pomagającym wydłużyć ekspozycję żeby, żeby te osoby nam tutaj zniknęły, bo, bo w przypadku takich, jak to się mówi, landmarków, takich miejsc, budynków, które, które są najbardziej charakterystyczne dla jakichś miast, no to, to jest tak, że zawsze nam się ktoś tam napatoczy i w zasadzie, no tutaj te osoby nie są. Wie, wiecie, po co to mówię? Że te osoby nie są tematem tego zdjęcia. Tematem jest tutaj ten budynek, więc one nie są jakby istotnym elementem tego zdjęcia, więc w przypadku fotografowania właśnie takich, takich zdjęć to, to raczej bym stawiał na to, żeby tych osób nie pokazywać. Fajna próba sportretowania dziecka. Dłonie są po prostu ucięte niewłaściwie i, i, i to jakoś tam psuje, psuje efekt. Popracowałbym też troszeczkę nad ekspozycją, bo jednak tutaj brakuje detali na tej czapeczce, ona jest prześwietlona. Tak samo buźka też wydaje mi się, że mogłaby być troszeczkę mniej e, oświetlona. Ale to takie właśnie uwagi, że tutaj ten kadr. Na dole uważać właśnie na, na te dłonie i, e, i z mocą lampy troszeczkę, e, troszeczkę uważać. Bo być może właśnie. O, tutaj też, też prześwietlone. No to są takie ujęcia. E, tutaj fotografia bez jakiegoś takiego tematu. E, może konie jest tematem, ale on jest tak małym. Elementem tego kadru, że, że po prostu nie daje się jakby zakwalifikować te, tego, żeby, że to jest o tym koniu, który przy jakimś słupie wysokiego napięcia się posila, więc y, trzeba dobrać sobie taki, taki temat na, na zdjęciu. Y, tutaj bardzo fajne ujęcie y, też próba sfotografowania y, wodospadu. Kiedyś już to mówiłem, o, to Islandia, bardzo, bardzo fajnie, że, że tu jakiś taki też kontekst jest wprowadzony, natomiast wydaje mi się, że mo, można by było się pokusić tutaj akurat o kadr pionowy i, i można by było właśnie tak się zmieścić w tym, bo, bo tutaj też takie elementy, nie wiem co to jest, jakiś taki, może puszka jakaś czy coś, która nie, nie za dużo jakoś tam w, wnosi. Do tego zdjęcia, że, że po prostu czasami pokazanie zbyt wielu elementów, nawet w tak spektakularnym miejscu, nie jest dobre. Czyli jeżeli mamy właśnie wodospad, to czasami no, nie pokazanie całości jest dobre. Załóżmy sobie w tej takiej fotografii krajobrazowej, że chcemy pokazać tylko najlepszy element, nie całość. Tylko najlepszy element i to niech będzie naszym takim kluczem, który nas prowadzi w kierunku otrzymywania lepszych zdjęć. To już był autor. O, tutaj bardzo też fajne ujęcie. Sopot. Myślałem, że Gdańsk, bo takie, już chyba widziałem w Gdańsku kiedyś taką karuzelę. W każdym razie, no, to też, też fajny efekt. Nie zawsze, Nie zawsze odbicie się sprawdza tu akurat fajnie, że jest. Wydaje mi się, że mogłoby być ten smartfon, bo chyba to jest od tego odbite, dociągnięty tak troszkę do tej linii, w której kończą się te nogi. I wtedy, wtedy byśmy mieli taki sympatyczniejszy troszeczkę efekt tego lustra, bo tutaj jednak na tym odbiciu te osoby są tak ucięte, tutaj trochę wolnego miejsca. Który mógł, które mogło być tak jakoś zagospodarowane, więc, więc może troszeczkę nad. E, fajny pomysł ogólnie, e, e, ale może tak jeszcze dopracować. Taki, żeby był już taki, e, jak to się mówi, tycuś. No, takie, takie, takie słowo reklamowe. <laughs> Nie wiem, czy dobrze e, to jakby wypowiedziałem, bo może YouTube teraz zerwie transmisję i powie, tu są treści nieprzeznaczone dla osób niepełnoletnich. Padło takie słowo, ale trudno. Już jak zaszalałem, to niech będzie. Ok, autoportret uważam, że jest najtrudniejszym wyzwaniem dla fotografa. Podejrzewam, że ponad moje siły, więc tym bardziej Krzysztofa podziwiam, że się za to zabrał. Fajna próba. Można by było troszeczkę pomyśleć nad tym, żeby. Jednak y, inaczej troszeczkę się światło rozkładało, bo, bo tutaj takie dość y, dziwne jest. Wydaje mi się, że ta ręka może, może blokować, blokować światło, czy też obiektyw. Może. No. To, to tak w każdym razie y, raczej bym, bym chyba był za tym, żeby, żeby jednak. Y, może troszeczkę bardziej, bardziej się to światło jeszcze od, od czegoś tam odbijało, nie? Że, jest, że jest mamy jakieś tam jedno źródło no i ewentualnie właśnie jakieś tam e, dodatkowa e, powierzchnia, od której się to odbija i wtedy, wtedy jakoś się lepiej, lepiej rozsuje e, na, na tej fotografii. E, xt 3 czyli mamy Fuji. E, Fuji ma fajne kolory. Więc tutaj też jest fajnie, tylko właśnie nie wiem, co z ostrością, jak ona się tutaj rozłożyła na tej, na tej fotografii. Nie wiem, czy, czy właśnie nie, 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 nie dałoby się może domknąć tutaj przesłony. Też ogólnie powiem szczerze, to, to tak. Mamy interesujący obiekt do sfotografowania tutaj, czyli te góry. Tylko no. No nie wiem, czy, czy to jest najkorzystniejszy kadr, bo zobaczcie, zobaczcie tutaj te, taką sytuację. No. To a propos tej, tego, tego też e, wodospadu, który przed chwilą widzieliśmy. Mamy bardzo interesujące miejsce. Pokazaliśmy w całości, no, ale to nie jest najbardziej szczęśliwy kadr. Gdybyśmy, dajmy na to, zrobili takie wycięcie tu, te dwa drzewa, jedno na gołej skale rośnie... Nie wiem, jakim cudem, drugie też, i to jest pionowy kadr, no to mamy taki wycinek tego krajobrazu, który jest dość interesujący, dość nietypowy. A, a jeżeli tutaj mamy z, y, ścięte drzewo z lewej strony, które y, no nie przydaje się tutaj w tym krajobrazie naszym pod kątem y, samego zdjęcia, tu mamy jakąś skałę, która też jest y, urżnięta niby nożem z tej prawej strony, to to nawet nie jest, nie jest taki ten efekt, który czasami się stosuje w krajobrazie, że właśnie to takie obramowanie naturalne, bo, bo to nie domyka nam tej sceny. Czyli jak mamy tak, taki, taki coś, coś takiego interesującego, to, to postarajmy się wybrać najbardziej interesujący kadr. I myślę, że tym zdjęciem dobrnęliśmy do Końca tego live'a. Ja jeszcze powiem tylko kilka takich ogólnych uwag na temat tego, co, co było mówione, na temat tych waszych zdjęć. Myślę, że jest ogólnie fajnie. Bardzo się cieszę, że w ogóle próbujecie, że, że podsyłacie te zdjęcia na grupę. To jest, to jest zawsze szalenie budujące widzieć, że wokół jakiejś tam koncepcji, którą się realizuje w internecie, gromadzą się ludzie, którym Zależy na czymś, mają jakąś pasję, coś się tam rozwijają. W takim punktem wyjścia z tego live'a, chciałbym, żebyście, żebyście sobie tak zapamiętali, to jest właśnie myślenie pod kątem tego, co ja chcę właściwie na tej fotografii przekazać, po co ja robię dane zdjęcie, co jest istotnym elementem na tym zdjęciu, a co przeszkadza. Czy wybieram najbardziej interesujący punkt widzenia, czy najbardziej interesujący fragment danej rzeczywistości? Myślcie nad, nad tymi kilkoma kategoriami pod kątem robienia zdjęcia, i też w tej takiej perspektywie podejścia do, do kadru, myślcie nad tym. Czy już, aby wszystko zostało zrobione w najlepszy sposób? Czy na przykład nie lepiej byłoby spróbować jakiejś innej perspektywy, poszukać innego kąta widzenia, być może zmienić nawet ogniskową obiektywu, być może stanąć dalej, bliżej? I może właśnie nie, od, nie odciągałbym Was od takich efektów, które tam na przykład widzieliśmy przed chwilą, typu z, z odbiciem, ale Bardziej właśnie, może staranniej do tego bym podchodził, że jeżeli już jakiś efekt, to w jakimś konkretnym celu, w tym przypadku tej, tej karuzeli, był zrozumiały ten cel. Bardzo fajnie to zresztą wyszło, bo z takiego, powiedziałbym, normalnego ujęcia być może właśnie powstało coś o wiele ciekawszego. Może właśnie próbować e, z, robić zdjęcia z dłuższymi e, czasami naświetlania, to w przypadku tych zdjęć. Nocnych, myślę, żeby się sprawdziło. No i ostatnia rzecz na tej liście do kontroli jest to, żeby zwracać uwagę na niebo i co tam się dzieje. Żeby też nie lekceważyć tego potencjału, który jest tam w postaci tego teatru. Czasami rozgrywającego się w postaci chmur i, i być może właśnie poprzez tę. Ten zmysł obserwacji poprzez uczulenie się na to, co się tam dzieje na niebie, mieć też taką perspektywę. Tu, w przypadku akurat krajobrazu, żeby jakieś takie konteksty też wyłapywać, że na przykład coś, co na niebie jest, jest też jakoś widoczne w tym krajobrazie, który fotografujemy, i być może właśnie wtedy zestawienie jednego z drugim na zasadzie jakichś powtórzeń lub też, lub też jakiś kontry sprawi, że te nasze zdjęcia będą jeszcze ciekawsze. Dziękuję wam wszystkim za udział w tej transmisji. Mam nadzieję, że też już polejkowaliście kanał niezła aparaty podcast, czyli wzięliście udział w tym lekkim szantażu, którego tutaj się dopuściłem podczas tej transmisji. I jeżeli macie jakieś skargi, uwagi, zażalenia, jakieś pomysły dla mnie, czy też krytyczne uwagi, to zapraszam do tego, żebyście się dzielili nimi w komentarzu. I dzięki za to spotkanie. Przypominam, że następne już niebawem, czyli jak kanał niezła aparaty podcast uzyska pierwszy tysiąc.